Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Sobota, 10 dzień kwietnia z ośrodka treningowego Łódzkiego Klubu Sportowego w Łodzi przy ulicy Minerskiej. Witają Państwa. Janusz Dziedzic i Łukasz Adamski. Serdecznie witamy wszystkich kibiców. Mamy nadzieję, że frekwencja na naszej drugiej w historii kanału YouTube'owego ŁKS TV będzie frekwencja dopisywać. Zachęcamy do przesyłania linku do wszystkich znajomych fanów futbolu. Bo czeka nas dzisiaj, mam nadzieję, kapitalne, Janku, widowisko, bo przed nami szlagier czwartej Ligi Łódzkiej. Myślę, że każdy sobie ostrzy tutaj zęby na ten ciekawy pojedynek. Oba zespoły w dobrej formie, strzelają mnóstwo bramek, także myślę, że dzisiaj również to spotkanie będzie okraszone wieloma ciekawymi sytuacjami pobramkowymi i przede wszystkim wieloma bramkami. Tak jest, jest to mocne rozpoczęcie piłkarskiego weekendu, bo w szczególności dla kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego, ponieważ oprócz walki o awans w bezpośrednim starciu z wiceliderem, jakie spotkanie rozpoczniemy o 11, o godzinie 15 w Rzeszowie pierwsza drużyna podopiecznie Ireneusza Mamrota rozpocznie walkę o jakże niezbędne 3 punkty również w walce, ale na najwyższy poziom rozgrywek do Ekstraklasy. Janek, śledzisz losy pierwszej drużyny, duża presja dzisiaj na zawodnikach Łódzkiego Klubu Sportowego. Na pewno, dla nich to bardzo istotne spotkanie. Po raz kolejny muszą gonić niestety po poprzednich pojedynkach, kiedy te punkty gdzieś tam pouciekały. ŁKS ma tyle jakości, że wydaje mi się, że niezależnie od przeciwnika w tej lidze jest w stanie tutaj zgarnąć pełną pulę. Każdy, myślę, trzyma kciuki dzisiaj za ŁKS, a ten pojedynek niech będzie takim dobrym preludium przed tym późniejszym spotkaniem. Tak jest. Oprócz tego również oczy całego piłkarskiego świata skierowane będą na Hiszpanię, a tam wielkie El Clasico, Real Barcelona. Janek, oglądasz? Poinformowałeś znajomych, że dziś wieczorem jesteś niedostępny, że piłka cię pochłania? Myślę, że na ten pojedynek czeka chyba praktycznie każdy kibic, także nikomu tego nie trzeba jakoś mocno reklamować. Każdy kibic, myślę, na całym świecie dzisiaj na ten pojedynek będzie oczy miał zwrócone, także bardzo ciekawy weekend przed nami. Oby, tak jak wcześniej wspomniałem, to spotkanie tutaj zwiastowało przyjemną i owocującą wiele emocji sobotę. Oczywiście wszystkie te spotkania omówione od El Clasico przez szlagier czwartej Ligi Łódzkiej odbywają się bez udziału publiczności, dlatego jeszcze raz gorąco witamy i pozdrawiamy Was, drodzy kibice. Wiemy, że spore grono ŁKS-iaków, ale również Warta Sieradz na swoich kanałach komunikacyjnych ogłaszała, zachęcała kibiców, warciarzy do oglądania tego pojedynku, ale jesteśmy przekonani, że również piłkarskie, łódzkie środowisko również odpali transmisję, także wszystkich gorąco witamy, ubolewamy nad tym, że nie możecie uczęszczać na areny sportowe i cóż, no gorąco wierzymy w to, że okoliczności szybko się zmienią i my, jak i wszyscy kibice, jak najszybciej będą mogli wrócić na areny sportowe, no bo sport bez kibiców jednak sporo traci. No oczywiście, myślę, że sport bez kibiców nie ma najmniejszego sensu, także trzeba każdemu życzyć, żebyśmy się za niedługo spotkali wszyscy na trybunach. Przed nami szlagier czwartej Ligi Łódzkiej. Lider podejmuje wicelidera. Druga drużyna Łódzkiego Klubu Sportowego. W 23 spotkaniach fantastyczny dorobek 61 punktów. Jakby to powiedział Mati Borek w nomenklaturze bokserskiej, the undefeated, niepokonani w czwartej Lidze Łódzkiej. Bez porażki, 4 remisy, 19 zwycięstw i kapitalny bilans bramkowy. 82 strzelone, 21 straconych. Może przypomnisz, jak sytuacja wygląda w tych pierwszych meczach tej rundy, bo widać, że oba zespoły karabiny naładowane na maksa. Przypomnij mu statystyki. Tak jest. Powiedzieć, że obie drużyny są w formie, to tak jakby nic nie powiedzieć. 4 mecze w tym roku, obie drużyny 4 zwycięstwa z kapitalnym bilansem bramkowym. ŁKS 20 bramek strzelonych, 3 stracone po tutaj heroicznym boju z Omegą Kleszczów. Warta Sieradz 15 strzelonych, 3 stracone. Zwiastuje to co? Grad goli? Kanonada piłkarska. Również na emocje nie mogliśmy narzekać na jesień w spotkaniu obydwu drużyn. Wtedy ŁKS w Sieradzu wygrał 6-3. Było to troszeczkę inne spotkanie, bo ŁKS wzmocniony sporą ilością zawodników z pierwszej drużyny. Tutaj stricte można powiedzieć, że naprawdę gra bezpośrednie zaplecze ŁKS-u. Powiem osobiście, że jestem bardzo ciekawy taktyki, jaką przygotowali trenerzy na to spotkanie. Jak zagra ŁKS, co zaprezentuje nam Warta, czy będzie chciała zagrać tutaj otwarcie, od razu o pełną pulę, czy będzie czekała na swoje szanse z kontrataku. Spotkanie rozpoczynamy o godzinie 11. Dodatkową wagą tego spotkania jest to, że może być to ostatnia szansa dla drużyny Sieradza na bezpośrednio przeskoczenie ŁKS-u, bo jeżeli dziś Warta nie zdobędzie 3 punktów, to później przez resztę sezonu będzie musiała liczyć na potknięcie się Łódzkiego Klubu Sportowego. Remis to
dalej 2 punkty przewagi ŁKS-u i wtedy Warta musi liczyć na 1 porażkę lub 2 remisy. Wiadomo, Janek, jak to jest w piłce. Umiesz liczyć, licz na siebie. Teraz mają szansę wskoczyć i dzisiaj myślę, że zwycięstwo to jest jedyny cel, jaki Warta sobie stawia przed tym spotkaniem. Remis będzie dla nich porażką. Nie wiem, czy jest sens na ten moment kalkulować w ogóle, tak jak rozmawialiśmy. Remis, co prawda, sprawia, że Warta będzie cały czas miała tą nadzieję na awans mimo wszystko, natomiast nie sądzę, żeby ŁKS tutaj kalkulował. Na pewno chłopaki zagrają o pełną pulę i cieszę się na to widowisko, bo myślę, że sporo emocji czeka nas w tym pojedynku. Mieliśmy okazję zamienić po 2 słowa z przedstawicielami zarówno sztabu ŁKS-u, jak i Warty Sieradz i wszyscy mówią jednomyślnie, tylko zwycięstwo. Także, tak jak zapowiadaliśmy, czeka nas kapitalne widowisko o godzinie 11:00. Rozpoczynamy, jeszcze raz zachęcamy, przesyłajcie, linkujcie, obserwujcie social media Łódzkiego Klubu Sportowego. Na pewno każdy chętny do obejrzenia tego widowiska będzie miał taką możliwość. My wierzymy, że będziecie bawili się równie dobrze, tak jak my, bo jesteśmy pewni, że kawał dobrego futbolu dzisiaj zobaczymy o 11:00 na Minerskiej. Czyli można powiedzieć, że za kilka minut zapinamy pasy i jedziemy z tematem. Siadamy głęboko w fotelach, jak mówi klasyk, zapinamy pasy i startujemy. Jeszcze mamy kilka minut, a więc chyba najwyższa pora, aby przedstawić składy obydwu drużyn, które również powtórzymy w trakcie, już po pierwszym gwizdku sędziego. Rozpoczynamy od drużyny gości. W bramce z numerem 22 Mateusz Wlazłowski, z numerem 10 dobrze znany łódzkiej publiczności wychowanek i lider drużyny, która odbudowywała się od czwartej ligi, Adam Patora, to numer 10, następnie 14 Mariusz Woźniak, 16 Krystian Stolarczyk z 18, Łukasz Chojecki numer 20, Wiktor Planeta 23, również wychowanek i ŁKS-iak Adrian Filipiak 25, Marcin Mikielski 26, Filip Rozmarynowski z numerem 69 Damian Głowacki i numer 87 Przemysław Sosnowski. Janek, znajome twarze? No wiadomo, kilku chłopaków tutaj z przeszłością w ŁKS-ie. Na pewno Adam będzie chciał również się pokazać. To też chłopak, który ma gola na pewno na tym poziomie. Jeden z czołowych strzelców, z tego co dobrze pamiętam, 17 bramek na jego koncie w tym sezonie. Adrian Filipiak, również chłopak, który gdzieś tutaj w ŁKS-ie również miał okazję grać, więc na pewno dla nich to będzie wyjątkowe spotkanie i będą chcieli się dobrze tutaj zaprezentować. Wiadomo, ale tak jak rozmawiałem z chłopakami, oczywiście sentymenty odstawiają na bok. Dzisiaj liczy się walka tylko dla herbu, który noszą obecnie na piersi. No i Adaś jest 100% profesjonalistą, noga mu nie zadrży, kiedy będzie miał zrobić krzywdę łódzkiemu klubowi sportowemu, ale jest to naprawdę wspaniały chłopak, ambitny człowiek i pokazuje to jego CV piłkarskie, gdzie zawsze próbował dążyć do grania na jak najwyższym, jak najlepszym poziomie. Gospodarze, rezerwy, druga drużyna Łódzkiego Klubu Sportowego. W bramce Michał Kot, linia obrony od prawej Mateusz Bąkowicz, Aleksander Ślęzak, Mieszko Lorenc i Jowin Radziński. Linia pomocy Oskar Koprowski, Artur Sujka, Jakub Piela, Michał Karlikowski i Keleczukwu Ibe Torbi. I wysunięty napastnik 9 Maciej Radaszkiewicz. Janek, co możemy powiedzieć o zestawieniu Łódzkiego Klubu Sportowego? W porównaniu z poprzednim spotkaniem jest kilka zmian. Na pewno wzmocnieniem Keleci. Wydaje mi się też chłopak, który ma coś tutaj do pokazania, do udowodnienia. Aspiruje do gry w pierwszym zespole. Również myślę o Oskar Koprowski, chłopak, który też już gdzieś puka tutaj do tego pierwszego zespołu. To też na pewno dla nich szansa do tego, żeby zaprezentować się trenerom i swoją dyspozycją zgłosić akces do tego, żeby w tej pierwszej drużynie wreszcie zaistnieć. Chciałem jeszcze poruszyć ciekawy temat właśnie schodzenia zawodników z pierwszej drużyny do rezerw. Jak z perspektywy byłego zawodnika to oceniasz? Czy miałeś okazję uczestniczyć w takich zdarzeniach, że schodziłeś jako zawodnik pierwszej drużyny do rezerw? I jakie wtedy może być podejście zawodnika? Czy wchodzi on wtedy w rolę mentora, który chce młodszym kolegom podpowiedzieć, pokazać i daje z siebie 100%? Czy jednak jest to dla niego takie jakby delikatna kara i mecz o 11:00 to nie jest jednak mecz o 20:00 przy światłach z transmisją telewizyjną?
telewizyjną. Myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia, natomiast tak na dobrą sprawę dla każdego z tych zawodników droga i ścieżka jest prosta, tak? Jeśli chcesz zaistnieć i chcesz zagrać w pierwszym zespole, chcesz zagrać na wyższym poziomie, to musisz się pokazać i musisz tą dobrą dyspozycją tutaj potwierdzić, że twoje umiejętności precyzują cię do tego, żeby zagrać wyżej, tak? Tutaj nie może być innego podejścia i ten mindset musi być na określonym wysokim poziomie. Adam Małysz mawiał, że koncentruje się na każdym najbliższym skoku, ale drugą serię wolał gonić niż uciekać. Na kim jest większa presja? Na goniącej Warcie czy na uciekającym ŁKS-ie? Myślę, że mimo wszystko chyba na ŁKS-ie, bo ŁKS wiadomo, że jest na pozycji lidera i każdy oczekuje tutaj wielkiego spektaklu. Pewnie też gradu goli, fajnego widowiska i zwycięstwa. Warta jest troszeczkę na pozycji underdoga, wydaje mi się. Mają też tam ludzi w swoim zespole, którzy mogą tutaj ŁKS krzywdzić. Natomiast chyba patrząc pod kątem jakiejkolwiek tutaj presji, to bardziej wydaje mi się, że ŁKS może odczuwać jakiś taki delikatny dreszczyk. Szanowni kibice, dziękujemy, że jesteście z nami. Zachęcamy do dołączania, do dzielenia się linkiem. Zapraszajcie znajomych do oglądania. Idealne rozwiązanie, aby rozpocząć weekend napakowany piłkarskimi emocjami. Jeszcze raz pigułka. Przypominamy, szlagier czwartej ligi łódzkiej, gospodarze, druga drużyna łódzkiego klubu sportowego, niepokonana w 23 spotkaniach. Lider podejmuje wicelidera. Warta niepokonana w tym roku. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Obie drużyny naładowane karabiny, jak to Janek powiedziałeś. Naprawdę wysoka forma, wysoka dyspozycja. Czeka nas kapitalne widowisko. Słyszymy się za chwilę. Sponsorem transmisji jest firma Villaro. Zapraszamy YouTube ŁKS TV. Do usłyszenia.
Witamy ponownie już ze stanowisk komentatorskich. Przed chwileczką losowanie dwóch kolegów z czasów czwartej Ligi Łódzkiego Klubu Sportowego, gdy Rycerze Wiosny musieli, mówiąc kolokwialnie, dotknąć dna i odbudowywać swoją pozycję na piłkarskiej mapie Polski od czwartej ligi. Wtedy zarówno Adam Patora, jak i Oleg Ślęzak stanowili ważne ogniwa drużyny Łódzkiego Klubu Sportowego. Dziś po przeciwnych stronach Oleg wraca pomagać rezerwom Łódzkiego Klubu Sportowego w awansie do trzeciej ligi, bo taki jest cel postawiony przed tą drużyną i taki sam również przed drużyną Wartysieraca. Tam kapitanem Adam Patora, ŁKS-iak, wychowanek, który naprawdę sporo radości dał kibicom Łódzkiego Klubu Sportowego w czasach czwarto- i trzecioligowych. Pierwszy gwizdek sędziego Pawła Malca, sędziego pierwszoligowego. Łódzki Związek Piłki Nożnej zsyła doświadczonego arbitra, aby tutaj to spotkanie stało nie tylko na wysokim poziomie, ale pod odpowiednią opieką sędziowską. Pierwszy gwizdek sędziego, Janek, zaczynamy. Przed chwileczką Kaleci w pojedynku 1 na 1 próbował tutaj zrobić przewagę z lewej strony boiska. Pojedynek przegrany, piłka wraca do zawodników ŁKS-u i budują swoją akcję od tyłu. Ciekawi jesteśmy w początku tego spotkania, czy kto pierwszy opanuje nerwy, bo niewątpliwie delikatna presja i na jednej, i na drugiej drużynie. Teraz próba dłuższym podaniem uruchomienia prawej strony, ale za dużo mocy w podaniu zawodnika z numerem 16 w drużynie Wart. Widać, jak do tej pory sporo tutaj nerwowości w poczynaniach jednej i drugiej drużyny. Zobaczymy, jak będzie w trakcie spotkania. Kto pierwszy tą wojnę nerwów opanuje i będzie w stanie jakąś konstruktywną akcję tutaj sobie przygotować. Jeszcze raz korzystając z chwili, że tutaj mamy rzut z autu, chociaż poczekajmy, bo tutaj za chwilę Adam Patora jest w obrębie pola karnego podwojony, czy nawet potrojony i łodzianie za chwilę z próbą konstruowania akcji ofensywnej. Faul w środku boiska, więc przypomnijmy składy. Gospodarze, druga drużyna Łódzkiego Klubu Sportowego. W bramce numer 1 Michał Kot z dwójką, Mateusz Bąkowicz, trójka, Jowin Radziński z numerem 4, Mieszko Lorenc, numer 5, kapitan Aleksander Ślęzak, szóstka, Artur Sujka, 7, Jakub Piela z numerem 9, Maciej Radaszkiewicz z 11, Michał Karlikowski, numer 15, Oskar Koprowski i 19, Ebenezer Keleczukwu i B. Torti. Tak wygląda zestawienie gospodarzy i jeszcze szybciutko przypomnimy wszystkim kibicom skład gości. Wartasieraca 22 Wlazłowski, 10 Patora, 14 Woźniak, 16 Stolarczyk, 18 Chojecki, 20 Planeta, 23 Filipiak, Mikielski numer 25, 26 Rozmarynowski, Głowacki 69 i 87 Przemysław Sosnowski. Warciarze, prawa strona boiska, to już jest pole karne, uderzenie lewą nogą, ale do popularnego koszyczka złapał to Michał Kot. Widać, że zawodnicy Warty nie zamierzają się tylko i wyłącznie tutaj bronić. Wyszli wysoko, uderzenie zawodnika Warty, natomiast nie na tyle groźne, aby sprawić jakiekolwiek problemy bramkarzowi ŁKS-u. Nie ma tutaj mowy o dalekim wznawianiu przez bramkarza, obie drużyny preferują rozgrywanie piłki od tyłu. Cieszy to oko kibiców, cieszy to oko komentatorów, wszystkich zgromadzonych na boisku. Możemy cieszyć się takim widowiskiem i zobaczmy ŁKS. Teraz próba uruchomienia Radaszkiewicza piłką za linię obrońców, ale na posterunku bramkarz drużyny Warty. Zabrakło troszeczkę wyczucia w tym zagraniu, bo sytuacja faktycznie była dobra do tego, żeby zaskoczyć linię obrony Wartysieraca, natomiast odrobinę podanie było za mocne, więc ciężko było napastnikowi ŁKS-u sięgnąć tak podanej piłki. Warciarze na połowie Łodzian cierpliwie budują ten atak. Piłka posłana z prawej strony, ale na posterunku stoperzy ŁKS-u jednak w dalszym ciągu Warta w posiadaniu piłki. I bardzo dobrze Mateusz Bąkowicz zażegnuje tutaj niebezpieczeństwo. Rzut z autu dla zawodników Wartysieraca. Sędzia Paweł Malec wskazuje na narożnik, a więc stały fragment gry dla drużyny Warty. Warunki fizyczne, Janku, no jest tam i są centymetry, i są kilogramy.
Także ŁKS musi czujnie podejść do tego stałego fragmentu gry. Tak jak mówisz, zawodnicy warty o słusznych warunkach fizycznych, więc jest się czego obawiać. Sędzia musi troszeczkę utemperować tutaj zawodników przepychanki w polu karnym. Doświadczony arbiter, tak jak wspominaliśmy na początku transmisji, Paweł Malec, wiele spotkań pierwszoligowych za nim, także na pewno nie musimy się obawiać tutaj o obsadę sędziowską. Poza tym, jak to Janku mówili trenerzy, zawsze sędzia ma zawsze rację, nie dyskutujemy, tak? Ciężko było się z tym pogodzić nieraz, aczkolwiek no myślę, że... Za krótkie to dośrodkowanie, nie minęło pierwszego zawodnika, jeszcze szansa uderzenia z dystansu, ale nieczysto trafił w piłkę, ale warciarze byli blisko opanowania tego, szansa na kontratak przed drużyną gospodarzy, niecelne podanie do środka i to Warta spokojnie będzie konstruowała kolejny atak. Widać, że stawka tego pojedynku wpływa na zawodników, dużo takiej rwanej, szarpanej gry. Mało troszeczkę płynności na ten moment. Zobaczymy, który zespół lepiej się zaadaptuje do tych warunków dzisiejszych na boisku. Za nami 8 minut tego spotkania. Jak na razie tutaj z większym animuszem i ochotą atakują warciarze. ŁKS jeszcze oprócz tego jednego za zbyt długiego podania do Radaszkiewicza no nie zawitał na dłużej w pole karne, ale spokojnie, to jest początek meczu. Cierpliwie czekamy na coraz śmielsze ataki gospodarzy. ŁKS bardzo spokojnie buduje swoje akcje od tyłu. Chcą przygotować sobie w tym ataku pozycyjnym jakąś sytuację, korzystną do tego, żeby móc zagrozić bramce Warty. Długie podanie do Bąkowicza, niestety po raz kolejny obrońca Warty był w stanie zastawić zawodnika ŁKS-u. Można zaobserwować, że w przypadku posiadania piłki przez Łódzki Klub Sportowy środkowy defensywny pomocnik Oskar Koprowski wygania bocznego obrońcę do przodu, tutaj wchodząc w rolę rozgrywającego. Zobaczymy, czy taki jest plan na to spotkanie, czy to skrzydła mają być, czy mają być tutaj... A tutaj Młodzian. Znowu od bramki drużyny Warty. I piłka z powrotem pod nogami bramkarza Wlazłowskiego. Faul zawodników Warty, ŁKS zaczyna. Była próba zaskoczenia bramkarza Warty, który wyszedł troszeczkę ze swojej bramki, natomiast zabrakło troszeczkę siły i precyzji. Brawo za pomysł, brawo za czujność. Ale jednak wykonanie pozostawia wiele do życzenia. Tak jest. Mieszko Lorenz kontra Adam Patora. Wiele takich pojedynków na pewno podczas dzisiejszego spotkania. Adrian Filipiak nabija nogi przeciwnika i Warta od autu. Na pewno smaczkiem tego pojedynku będą też pojedynki Adama Patory i Olka Ślęzaka, dwóch kapitanów drużyn, jeden i drugi ambitne jednostki i nie wyobrażają sobie, aby w tym sezonie nie świętować awansu. Która z drużyn będzie mogła po ostatniej kolejce zapoznawać się z nowymi rywalami w trzeciej lidze? Być może dziś już będziemy wiedzieć więcej, bo naprawdę jest to spotkanie o dużej presji, mecz lidera z wiceliderem i szansa dla warciarzy na bezpośrednie przeskoczenie Łodzian w tabeli. Mocne starcie, ale sędzia milczy, a więc wszystko zgodnie z przepisami. I po raz kolejny kleci w pojedynku 1 na 1. No i próba zagrania pętrującego podania zawodnika
wbiegającego niestety nieudana i po raz kolejny ŁKS mozolnie zabiera się do budowy swojego ataku. Chyba stawka tego pojedynku, Łukasz, nieco paraliżuje zawodników na ten moment. Mało płynności w grze. Tak jest. Zobaczymy, jak to wydarzy się w kolejnych minutach, czy któraś z drużyny jako pierwsza opanuje nerwy, a być może całe spotkanie będzie tak wyglądało. Za chwilę poznamy odpowiedzi na te pytania. No, my liczymy oczywiście na sytuacje bramkowe, na strzały, na parady. To jest oczywiście najpiękniejsze w piłce, ale i konstruowanie akcji może naprawdę też nacieszyć oko. ŁKS w posiadaniu piłki. Mieszko Lorenz. Mocna walka w środku pola. Otwiera się prawa strona, jednak wydaje się, że niepotrzebnie aż tyle prowadzenia mógł uruchomić kolegów na prawej stronie i nieprawidłowo zatrzymywany Mateusz Bąkowicz. Atak zawodników Warty nie czekają tutaj na to, co zrobi ŁKS. Chcą sami też przejąć inicjatywę i kontrolę nad tym meczem. Na szczęście dla ŁKS-u Bąkowiczowi udało się tą piłkę utrzymać. Zaczynają kolejny atak. Nie zgłaszają nieprawidłowe zagranie. Drużyny gości tutaj sygnalizowali sędziemu rękę. I następnie fauli drużyna Warty z własnej połowy. Zawodnik z numerem drugim, Mateusz Bąkowicz. Ciekawa postać. Tutaj widzieliśmy, że przed chwileczką wcielił się w rolę takiego ukrytego rozgrywającego, wyganiający kolegów do boku. I to on miał okazję tutaj podjąć próbę zagrania tej prostopadej piłki. Akcja wcześniej, przypomnijmy, mocne oskrzydlenie z jego strony i tutaj Oskar Koprowski był w roli rozgrywającego. No, Mateusz z pomysłem. Mateusz na pewno jeden z tych chłopaków, którzy zgłaszają tutaj akces do gry na wyższym poziomie. Sam pamiętam Mateusza ze spotkań na trzecioligowych boiskach i niewątpliwie to chłopak o sporym talencie. I sam jestem ciekaw, jak zaprezentuje się tutaj w dzisiejszym spotkaniu. Zawodnik rocznika 2001 do ŁKS-u dołączył z drużyny Lechii Tomaszów. Rundę jesienną spędził w pierwszym zespole, tam nie doczekał się debiutu. No i teraz tutaj pomaga zawodnikom z dwójki, z rezerw w wywalczeniu awansu. Artur Sujka, środek boiska. Bardzo dobre zgranie Bąkowicza. Jakub Piela rozrzuca to troszeczkę za mocno. Szkoda, bo tam Kelczukwu miałby sporo miejsca, aby rozpędzić się i spróbować wejść w kolejny pojedynek z Adrianem Filipiakiem. Cały czas brakuje troszeczkę płynności i spokoju w tych poczynaniach jednej i drugiej drużyny. Olek Ślęzak. Oskar Koprowski i kolejna. Od razu ruch Kelczukwu na lewej stronie. Powinien to opanować i spróbować, chociaż z dużymi problemami. Tam wyczekał go Adrian Filipiak, ale to jeszcze nie koniec. Warta wybija, chociaż jeszcze Adrian sygnalizuje sędziemu, że przekroczył przepisy Kelczukwu, gdy próbował odebrać piłkę. I kolejny raz ŁKS próbuje skonstruować akcję. Lewa noga, więc Oskar Koprowski, kapitalny przerzut. Bąkowicz kierunkowo przyjmuje w pole karne, ale tam obrońcy Warty. ŁKS-iacy w natarciu. Piłka do Bąkowicza niestety znowu za mocna i od autu zaczną zawodnicy Warty się raz. Drugie niecelne zagranie zawodnika z numerem 7, wieloletni wychowanek ŁKS-u Jakub Piela. Uniwersalny gracz, mogący grać zarówno na skrzydle, ale chyba najlepiej czuje się w środku jako taki podwieszony zawodnik pod linią ataku. Pierwsza próba, za dużo mocy, przerzucił piłkę do Kelczukwu, teraz trochę się nie udało. Będziemy obserwować i trzymać kciuki, aby kolejne zagranie było lepsze. Teraz Radaszkiewicz w walce z obrońcami. To wszystko dzieje się w polu karnym. Radaszkiewicz, lewa noga, wypchnięty z pola karnego, ale cały czas on przy piłce. Oj, wydawało się, że był faulowany, natomiast sędzia nie przerwał gry i w ataku Warta się radz. W twojej ocenie, Janek, czysto chyba, co?
Ciężko mi z tej pozycji tutaj się powiedzieć na ten temat. Sytuacja była dynamiczna, wydawało mi się, że sędzia mógł pokusić się o zagwizdanie tutaj w tej sytuacji. Łukasz Chojecki powoli zbiera się z placu. Akcja wcześniej sygnalizował przewinienie zawodników ŁKS-u. Później jeszcze ŁKS tam próbował, ale z tej akcji nic nie było. Chyba nic poważnego. Łukasz Chojecki to twardy gość. Za chwilę powinien powstać i będziemy kontynuować grę. Blazłowski wyznawia z piątki, będziemy mieli pojedynek główkowy tutaj mocno w tym aspekcie czuje się Oskar Koprowski. ŁKS zgarnia tą piłkę, już Rowin Radzyński napędza kolejną akcję lewą stroną boiska. Kelczukwu do środka, jest Piela, mógł lepiej to sobie przyjąć, zabrakło techniki użytkowej. W konsekwencji próbuje ratować jeszcze tą piłkę, uderza rywala w głowę i pierwsza żółta kartka na koncie zawodnika ŁKS-u. Szkoda, bo wydawało się, że ta akcja może się troszeczkę lepiej zakończyć dla ŁKS-u. Widać, że Kelly ma sporą ochotę do gry, natomiast brakuje na razie troszeczkę płynności i przełożenia na konkrety w jego wykonaniu, bo widać, że ma sporą ochotę, natomiast na ten moment nie przekłada się to na żadne sytuacje dla ŁKS-u. Tak jest. Kelechukwu i Betorbi, popularny Kelly, dołączył za czasów Wojciecha Stawowego z Escoli Warszawa do drużyny ŁKS-u. 5 spotkań w pierwszej lidze, 2 w Pucharze Polski, 1 gol w meczu z Unią Janikowo. No i tam powolutku próbuje się przebijać, chociaż no tutaj widzimy, że w notowaniach Ireneusza Momrota inni zawodnicy są wyżej w hierarchii i Kelechukwu tutaj musi udowadniać swoją przydatność w drużynie rezerw. Warta się raz w ataku pozycyjnym. Piłka przerzucona na prawą stronę, niestety strata. Ruleta Kelechukwu w środkowej strefie boiska. Nieźle to zaczyna wyglądać, ale popularnie dziubnął od tyłu i ŁKS musi walczyć o ponowne przejęcie piłki. Prawa strona boiska, Adrian Filipiak, ten chłopak potrafi dośrodkować. Jeszcze warciarze w polu karnym Łodzian. Dobry powrót. Przez chwilę było niebezpiecznie, brak komunikacji w zespole ŁKS-u, natomiast udało się zażegnać to niebezpieczeństwo. ŁKS zaczyna swoją akcję. Oskar Koprowski od razu uruchamia Bąkowicz. Na posterunku Wlazłowski wychodzi poza pole karne, zażegnując niebezpieczeństwo. Adaś Potora nie ma łatwego życia w dzisiejszym pojedynku. Ciągłe pojedynki z kilkoma defensorami. Na ten moment nie udało mu się jeszcze znaleźć tutaj sposobu na defensorów łódzkiego KS-u. Osa. 20 minut spotkania za nami. Szlagier czwartej Ligi Łódzkiej, lider, drużyna rezerw łódzkiego klubu sportowego, niepokonana w całych rozgrywkach. Stroje białe i drużyna Warty Sieradz na zielono. Wicelider z dwupunktową stratą do drużyny łódzkiego klubu sportowego. Po 20 minutach, Janek, sytuacji jak na lekarstwo? Na razie sporo walki, natomiast nie ma to na razie przełożenia na sytuacje podbramkowe. Życzymy sobie tutaj trochę więcej od jednego, drugiego zespołu, jak na pojedynek lidera z wiceliderem tej ligi. Koprowski próbował szukać długim podaniem Radaszkiewicza. No Oskar tutaj dużo tych długich podań posyła, czy to na lewą stronę do Kelechukwu, czy tutaj do podłączającego się Bąkowicza. Mocny w tym aspekcie, dobra, ułożona lewa noga, no i nie boi się brać ciężaru i podejmować takich decyzji. Numer 15, Oskar Koprowski. Mimo tego, że ŁKS jest faworytem tego spotkania, trzeba to sobie powiedzieć, widać, że zespół Warty nie przyjechał tu się bronić. Chcą wykorzystać swoje szanse i swoje atuty. Nie bronią się nisko. Starają się od czasu do czasu zaatakować wyżej ŁKS i
którąś z tych piłek wykorzystać i zamienić na sytuację bramkową. Lorenz na lewą stronę, tam jest Kaleczuk już na wysokości pola karnego. Od razu wchodzi w dribbling, ale tam na posterunku Adrian Filipiak i ten pojedynek wygrywa były zawodnik łódzkiego klubu sportowego. Myślę, że dla skrzydłowego to bardzo ważna cecha, wejście w pojedynek 1 na 1, natomiast na ten moment Keleciemu jeszcze nie udało się żadnego z tych pojedynków wygrać. Szkoda, bo to zawodnik, na którego na pewno tutaj wielu liczy. Na ten moment szuka cały czas jakiegoś sposobu na defensorów Warty Sieradz. Warta, Wlazłowski. Teraz zobaczymy, jak warciarze poradzą sobie ze skonstruowaniem. ŁKS próbuje podchodzić wysoko, już atakować. Pośpieszył się stoper z tym rozegraniem, za daleka piłka, a być może to przesunięcie rodem z rugby, przesunięcie gry. Niedokładne podanie zawodnika Warty i ŁKS wznawia rzutem z autu. Bardzo sprytne zagranie Pochety, obija nogę Bąkowicza. Piłka w posiadaniu Warty. Miałem okazję wczoraj rozmawiać z Adamem Patorą. Podpytywałem go o jednostki, o umiejętności każdego zawodnika. Mówi Wiktor Poneta, mówi piłkarski diament. No, chłopak obdarzony naprawdę wysoką techniką użytkową. Mimo, że nie zawsze na pewno udaje mu się to sprzedać w meczu, no, podobno gra z nim to czysta przyjemność. Numer 20 w zielonej koszulce. Zobaczymy, czy oczaruje nas dzisiaj jakimś zagraniem w tym spotkaniu. Muszę przyznać, że kilka razy miałem okazję oglądać Wiktora i myślę, że te słowa, których tutaj powiedziałeś, nie zostają bez pokrycia, bo to na pewno ciekawy chłopak. Będziemy mieli interwencję służb medycznych z drużyny Warty. Chyba odzywa się to wcześniejsze starcie Łukasza Chojeckiego w środku pola, kiedy to sygnalizował przekroczenie przepisów i domagał się faulu od sędziego Pawła Malca. Ten uraz się odzywa ponownie. No, mamy nadzieję, że ze zdrowiem wszystko w porządku i Łukasz będzie mógł dokończyć to spotkanie. Chwila dla sztabów trenerskich na przekazanie wskazówek. Uzupełnienie płynu. Uzupełnienie płynów, tak jest. Cały czas czekamy na więcej konkretów od jednej i od drugiej drużyny. Po tych pierwszych spotkaniach tej rundy mieliśmy apetyty tutaj na wielką kanonadę, tak jak wspominaliśmy przed samym spotkaniem. Na razie na ten moment tych sytuacji bramkowych jak na lekarstwo. Tak jest, 20 strzelonych bramek ŁKS-u w 4 spotkaniach, 15 Warty. No, ŁKS, ostatnia kolejka, rozjechali się zawodnicy na święta w wyśmienitych nastrojach. Zwycięstwo 7-0 w Zduńskiej Woli naprawdę dawało duże powody do radości, a nam argumenty, że tutaj naprawdę czeka nas kanonada i grad goli. 9 bramek w pierwszym spotkaniu na jesień między tymi zespołami, ale tak jak mówiliśmy, czekamy spokojnie, być może presja, być może sytuacja w tabeli gdzieś tam z tyłu głowy siedzi zawodnikom. Okazja, Ślęzak, dobra piłka. Bardzo dobra piłka Olka Ślęzaka, szkoda, że zawodnik ŁKS-u nie zdołał tej piłki odpowiednio przyjąć, byłaby szansa na uzyskanie tutaj prowadzenia. Tak jest, a tymczasem no, bez strzału, no, mimo że jakieś tam już zagrożenie zostało stworzone. Numer 6, Artur Sujka. Tutaj w roli takiego zawodnika z numerem, taka pozycja numer 8, odpowiedzialny za dystrybuowanie, przekazywanie tych piłek w boczne strefy boiska. No ale tak jak widzimy na przykładzie minionej akcji, również wejścia w pole karne, możemy spodziewać się w wykonaniu tego zawodnika. No i mieliśmy próbkę Wiktora Ponety. Tak jest. Świetne zagranie po linii. Tak jest, Wiktor Poneta, wywołany przez nas do tablicy, chyba słyszał, Janko, to co mówimy i tutaj chciał dać drobny pokaz swoich umiejętności. Opanował piłeczkę. Próba zagrania prostopadłego w pole karne niestety nie udało się i ponownie ŁKS w posiadaniu piłki. Aleksander Ślęzak, próba zagrania, ale tutaj na posterunku obrońcy. Całe szczęście dla ŁKS-iaków, że zagranie zawodnika z numerem 69 za długie i można spokojnie budować kolejną akcję. Koprowski w środku. Niezłe tempo tej akcji, zobaczymy, czy nie poprzestaną na tym. Mijamy linię środkową boiska, ale Radzyński nie w tempo do Koleczukwu. Akcja wytrącona i trzeba budować to wszystko od początku.
Widać, że ŁKS ma swój sposób na to spotkanie. Bardzo często posyłają piłki za linię obrony Warty, szukając tutaj sposobu na jakąś korzystną dla siebie okazję. Sójka do pieli, jest Bąkowicz, dużo miejsca na prawej stronie. Ten decyduje się posłać Radaszkiewicza do boju. Ten już był w sytuacji sam na sam, ale gwizdek sędziego zatrzymuje tą akcję. Spalony. Dobre wejście Bąkowicza, niewiele brakło, a mielibyśmy tutaj sytuację sam na sam. Niestety zawodnik ŁKS ma spalonym. Na pewno brawa za decyzję, ale też trzeba pamiętać o tym, że mocno prawą stroną podłączał się Michał Karlikowski. Gdyby uruchomił go, uniknęlibyśmy spalonego i akcja zostałaby oskrzydlona. No cóż, zobaczymy. Być może w kolejnych sytuacjach takie decyzje będą podejmować zawodnicy łódzkiego klubu sportowego. Wznowienie bramkarza. Adam Patora, 16, decyduje się na uderzenie lewą nogą. No i wreszcie mamy pierwszy strzał w dzisiejszym spotkaniu, który mógł tutaj zagrozić bramce ŁKS-u. Niestety uderzenie zostało zblokowane. Moc uderzenia wytrącona właśnie tym rykoszetem i bez trudności Michał Kot łapie piłkę. Mamy informację, Janek, z reżyserki, że ogląda nas już ponad 1000 osób, także gorąco pozdrawiamy wszystkich widzów i przypominamy i zachęcamy do subskrybowania kanału ŁKS TV. Kapitalna praca działu marketingu, a także biura prasowego. Wiele materiałów zarówno o drugiej drużynie, jak i o pierwszej. Konferencje, skróty, życie z ŁKS-em 2-4 na dobę. Lajkujcie, subskrybujcie. Jesteśmy pewni, że spore grono widzów to również kibice Warty się raz. Bąkowicz wbiega w pole karne. Próba wyłożenia piłki do Radaszkiewicza, ale piłka w rękach Wlazłowskiego. Bardzo aktywny w tym spotkaniu Bąkowicz. Pokazuje swoje inklinacje do gry ofensywnej. Niestety znowu nie udało się znaleźć drogi do bramki Warty się raz. Kolejny raz ŁKS. Koprowski. Wchodzi między stoperów. Mieszko Lorenz, ten wbiega, próbuje tutaj zyskać teren. Mieszko Lorenz, próba prostopadłego zagrania, ale ciasto tam w linii obrony Warty i na razie te prostopadłe podania, jak nie spalony, to przejmują je obrońcy zawodników w zielonych koszulkach. Jak dotąd obrona Warty bardzo szczelna, ŁKS-owi bardzo trudno jest się przedrzeć przez te szyki tutaj Warty Sieradz. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony grą defensywy gości. W ataku ŁKS. Piłka do Radaszkiewicza. Gra przerwana. Sędzia odgwizduje przewinienie zawodników Warty Sieradz. Zatrzymany Jakub Piela z numerem 7. Szkoda, bo tutaj fajnie wszedł w tempo i wydawało się, że już minie pierwszego zawodnika, co mogłoby jeszcze mocniej napędzić akcję Łodzian. Lorenz. Do prawej strony tutaj Oskar Koprowski ma sporo miejsca i czy będzie szukał lewej nogi? Tak, mała gra. Ale nieporozumienie, Bąkowicz, który szedł do środka. Znowu zabrakło troszeczkę dokładności. Cały czas mam wrażenie, że nerwy biorą górę tutaj nad zawodnikami. Ciągle brakuje płynności. 30 minuta spotkania z autu, drużyna Warty. Powalczy Adam Patora, zgrywa to do środka, ale piłka cały czas kozuje. Łodzianie mają szansę na przejęcie. Walka w środku o piłkę, Karlikowski, tak jest, to było potrzebne, uspokojenie gry, zmiana strony i teraz Jowin Radziński napędza kolejną akcję, lewa strona, a więc czekamy, Keleczukwu po raz kolejny od razu napędza, chociaż teraz zobaczył, że naprawdę tam sporo rywali na jego drodze i postanowił rozegrać to do środka, budujemy od początku. Zobaczmy, Mateusz Bąkowicz, prawy obrońca tutaj w roli rozgrywającego, a środkowy przy linii, czyli Oskar Koprowski, ciekawy wariant taktyczny. Teraz ŁKS dłużej opanowują przy piłce, jest Jakub Piela, uruchamia Bąkowicza, pole karne.
Bąkowicz, Rano Radaszkiewicza, a temu pozostało tylko skierować piłkę do pustej bramki. Opłacało się być cierpliwym, opłacało wymienić większą ilość podań na połowie przeciwnika i ten, który był najaktywniejszy, który podobał nam się najbardziej, Mateusz Bąkowicz, notuje asystę, a na listę strzelców wpisuje się zawodnik z numerem 9, Maciej Radaszkiewicz. Janek, piękna akcja. Bardzo dobra akcja ŁKS-u, wreszcie wywoływana płynność, o której wcześniej mówiliśmy. ŁKS przecież potrafi grać w piłkę, wymieniony kilka podań, naprawdę bardzo ładna akcja, składna, ręce same składają się do klasków. Wykończenie Radaszkiewicza, tak jak na napastnika przystało. Tak jest, pozostało tylko wykończyć, chociaż najłatwiejsze sytuacje pozornie wydają się proste, bo... Nawiązujesz do niektórych meczów polskiej ekstraklasy. Tak jest, różne historie są, ale tym razem nerwy na wodzy i Maciej Radaszkiewicz wpisuje się na listę strzelców. Łódzki Klub Sportowy w 33 minucie spotkania obejmuje prowadzenie. Wystarczyło być cierpliwym, wymienić większą ilość podań i efekty mamy od razu. Zobaczymy, jakie wnioski wyciągną piłkarze warciarze. ŁKS rozochocony, rusza z kolejnym atakiem, wpada w pole karne. Karlikowski, który zamienił się stronami Skeleczu Kwu, ale wyblokowany. Mam nadzieję, że ta bramka zwiastuje nam tu jeszcze większe emocje i zobaczymy, jak zareaguje Warta na to, co się przed chwilą stało. Strzelec bramki Maciej Radaszkiewicz dołączył do ŁKS-u z Lechii Tomaszów. Celem tego transferu było zwiększenie rywalizacji w pierwszej drużynie w linii ataku. Trenuje tutaj z drugą drużyną, ale jako ciekawostka możemy wtrącić tutaj, że w ostatnim spotkaniu pierwszej drużyny z GKS-em Bełchatów, biorąc pod uwagę kontuzję Samuela Korala i uraz Łukasza Sekulskiego, został włączony do kadry pierwszej drużyny. Jednak Ireneusz Mamrot nie posłał go do boju, ale jest to też sygnał dla wszystkich zawodników drugiej drużyny. Różne są koleje losu, nieszczęście jednych może być szansą dla drugich i niewiele brakowało, a Maciej Radaszkiewicz mógłby spróbować się na szczeblu centralnym w rozgrywkach Fortuna pierwszej ligi. Widać, że ta bramka pomogła tutaj rozwinąć skrzydła KS-iakom. Grają coraz spokojniej, coraz płynniej, także mamy nadzieję, że kolejne sytuacje są tylko kwestią czasu. To jest ten ŁKS, który chcieliśmy oglądać. ŁKS, który nie pozostaje przy... Nie zadawala się jednobramkowym prowadzeniem, tak jak w materiale dostępnym na ŁKS TV trener Matysiak wspominał w rozmowie z Bartkiem Klurem. Chcemy więcej, filozofia, chcemy więcej. Wygrywaliśmy w Zduńskiej Woli 7-0. Zapominamy i dążymy do strzelenia kolejnych bramek. Kolejnie groźna wizyta ŁKS-u w polu karnym. No i warciarze muszą się obudzić, jeżeli nie chcą schodzić na przerwę z większym bagażem bramkowym. Na ten moment zespół Warty chyba troszeczkę oszumiony. Po tej stracie bramki widać, że nie mogą znaleźć swojego rytmu. ŁKS rozwija swoje skrzydła i znowu to oni przy piłce. Podanie do Radaszkiewicza w polu karnym. Piela Radaszkiewicz też próbował przełożyć sobie do lewej nogi, ale w ostatniej chwili piłka wybita. To nie koniec zagrożenia. Stały fragment gry, a jak wszyscy śledzący drugą drużynę wiemy, że mocny nacisk jest kładziony na tą płaszczyznę, stałe fragmenty gry i zarówno sztab trenerski, jak i zawodnicy wiedzą, że wiele dobrego może się wydarzyć. 35. minuta. W narożniku Artur Sujka nabiegają zawodnicy w białych koszulkach. Piłka nad głową Aleksandra Ślęzaka. Tym razem bez zagrożenia, Warta od bramki. Prawa strona boiska, Adrian Filipiak, próba uruchomienia woźniaka, wyblokowana, rzut z autu z wysokości środka boiska. Adam Patora.
Jarek, kapitalne warunki, imponująca infrastruktura łódzkiego klubu sportowego. Tutaj rozmawialiśmy przed spotkaniem, że troszkę żałujemy, że lata wcześniej nie można było tego zrealizować, ale no obecne roczniki, obecna młodzież, no i dzieci, no bo też najmłodsze roczniki trenują, naprawdę pozazdrościć i z zachwytem obserwujemy, w jakich warunkach łódzka i nie tylko łódzka młodzież może rozwijać swoją pasję, trenując na obiektach przy ulicy Minerskiej. Dokładnie tak jak powiedziałeś, kapitalna infrastruktura i możliwości do rozwoju i dzieciaków i młodych zawodników, także tylko chęci i... Tak jest, nieopodal szkoła Gortata tutaj za naszymi plecami przy ulicy Minerskiej. Jest to tutaj projekt połączony, Akademia Łódzkiego Klubu Sportowego, 15 trenerów z 25 w całej Akademii, to również pracownicy szkoły Gortata. Uczniem szkoły Gortata jest bramkarz ŁKS-u Michał Kot, absolwentami Lorenz, Piela, Sujka, czy będący na ławce Tasbir, Gmosiński. Pozostali zawodnicy z ławki rezerwowych to obecni uczniowie. No jest to fantastyczna okazja do łączenia nauki ze sportem. Warunki można powiedzieć idealne, stworzone, tak jak mówiłeś, no nic, tylko chęci, opiekę również mają odpowiednią możliwość łączenia nauki ze sportem przy takiej infrastrukturze. No, czekamy na kolejne pokolenia ŁKS-iaków grające i dla ŁKS-u, no i trzymamy kciuki, abyśmy mogli sprawdzać losy ŁKS-iaków w innych drużynach ekstraklasowych, czy może na europejskich boiskach. Znowu Bąkowicz po drugiej stronie boiska, tym razem widać, że ten chłopak przejawia ogromną ochotę w dzisiejszym spotkaniu. Piłka z autu dla ŁKS-iaków. Lewa strona boiska, Warta rozpoczyna atak, Adam Patora schodzi ciut niżej i to się opłaca, bo Warciarze z coraz płynniejszą akcją, Planeta w walce z Keleczukwu na prawej stronie boiska. Keleczukwu niedokładnie i to Warta, no zobaczymy, no być może Warciarze jeszcze jakimś zrywem w pierwszej połowie będą dążyli do wyrównania. Planeta kontra Ślęzak, pojedynek powietrzny. Planeta podwojony i ŁKS-iacy odzyskują piłkę. Karlikowski, tym razem z lewej strony, zmiana stron z Keleczukwu. Keleczukwu z lewej strony miał no, dosyć duże problemy z Adrianem Filipiakiem. Zobaczymy, czy ta zmiana strony pomoże. Chojecki. Daleka piłka, walka o głowę Radzińskiego z zawodnikiem Warty. Sujka przez tył, czy będzie z wykorzystaniem Michała Kota? Mieszko Lorenz. Sujka, Bąkowicz ponownie w środku, Koprowski od razu do prawej strony, tu Koleczukwu. Puszcza w bój Bąkowicza, ten dobrze przyjmuje sobie. Ale ciut za mocno, ale fajnie zabrał się, fajna próba, no Mateusz Bąkowicz, tak jak mówisz. Duża ochota do gry, duża ruchliwość, nie jest przywiązany jedynie do swojej pozycji. Widzimy go z lewej, z prawej, widzimy go w roli ukrytego rozgrywającego w środku. Duży plus przy nazwisku tego zawodnika. Jak w niedawnym spotkaniu Ligi Mistrzów, jeden z komentatorów określał występ Kevina De Bruyne, tak dzisiaj można porównać występ Mateusza Bąkowicza i zapytać się, ilu ich daje na boisku. Na ten moment Mateusz naprawdę wszędobylski. Wróćmy na boisko, bo tu Wiktor Planeta kręci kółeczka, ale tym razem o jedno za dużo. Szansa na atak szybki. Oskar Koprowski już podnosi głowę, ale tym razem nie zdecydował się. Spokojnie przez Mieszka Lorenza i ŁKS szanuje piłkę na kilka minut przed zakończeniem pierwszej połowy spotkania. Bardzo mądrze. ŁKS ma swoją przewagę wypracowaną, więc szanują piłkę i budują spokojnie atak od początku. Koprowski, prawa strona boiska, zgasił piłkę na klatkę. Keleczuk, Ślęzak, ŁKS cierpliwie, spokojnie buduje. Ponownie Koprowski, już lewa strona boiska. Za chwilę tam piłka powędruje, ale nie bezpośrednio od Koprowskiego. Jest Lorenz, do środka Radaszkiewicz.
Bardzo mądrze ŁKS stara się troszeczkę wprowadzić arytmii w tej grze. Nie dać się wprowadzić w tą nerwową przepychankę na boisku. Niestety teraz prostopadłe podanie Koprowskiego nie doszło celu. Ale znowu strata zawodników Warty. Ciężko się radzaną tutaj zaistnieć na boisku, bo ŁKS ma korzystny wynik i ma coraz więcej spokoju. Lorenz, Radaszkiewicz na prawej stronie boiska będzie walczył z dwójką zawodników. Doświadczony Sosnowski uprzedza go, jednocześnie nabijając o nogi napastnika ŁKS i to Warta wznowi od autu. Doświadczony zawodnik, 33-letni Sosnowski, podpora defensywy Warty Sieradz. No i znowu pokaz siły Koprowskiego. Nie udało się. Szczerze mówiąc, bardzo trzymałem kciuki, że w ostatnich tygodniach, kiedy Oskar dołączył do pierwszej drużyny, trzymałem kciuki, aby dostał szansę od trenera Mamrota. Fajna historia, wychowanek, który zbiera doświadczenie na kolejnych wypożyczeniach, a to w gryfie Wejherowo. Poczekajmy, bo Piela przełożył do lewej w polu karnym. Uderzył, ale piłka tym razem nie znalazła drogi do bramki. Jakub Piela pokazuje nam się po raz pierwszy wcześniej. Dwa niedokładne podania, gdzieś tam walczył, biegał, ale stricte piłkarskie umiejętności zaprezentował nam dopiero teraz. Wracając do Oskara Koprowskiego, wypożyczenie do Gryfa Wejherowo, wypożyczenie do Legionowi, wraca z bagażem doświadczeń. Jak mówił w wywiadzie dla ŁKS TV, robię swoje, dostanę szansę, to dostanę. Na każdym treningu staram się być lepszy, pokazywać się z jak najlepszej strony. Wierzy, że zostanie to dostrzeżone. No, trzymamy kciuki, żeby ten chłopak dostał szansę w pierwszej drużynie. Dokładnie. Myślę, że dla niego bezcenne doświadczenie. Mimo wszystko takie wypożyczenie, gdzie można ograć się w zespole na niższym poziomie rozgrywkowym, złapać troszeczkę pewności, zrobić progres i wrócić odbudowanym i zapukać tutaj do drzwi pierwszego zespołu. Tak jest, no podobną drogę przechodził Jan Sobociński, który również zbierał ślify w drużynie z Wejherowa. Wiadomo, no, takie są koleje losu. Nie każdy dostaje szansę i wchodzi jak stary wyga do pierwszej drużyny. Trzeba zebrać i otrzaskać się trochę z tą piłką seniorską na niższym poziomie, a później to są tylko plusy, tak? Z takiego rozwiązania. No jak widzimy po Janku, podpora defensywy, wiele spotkań rozegranych, doświadczenie z ekstraklasy, awanse, spadki, no a za chwilę amerykański sen, MLS. Dokładnie, bardzo mądre zachowanie włodarzy klubu, jak i również samego zawodnika. Jeśli nie ma szansy w pierwszym zespole na ten moment grać, to trzeba spróbować sił gdzie indziej, żeby po prostu ten poziom swój piłkarski podnieść i pójść do przodu. Tak jest. Pozdrawiamy Janka. Nie znamy jeszcze składów, ale być może będzie nas tutaj dzisiaj cieszył grom pierwszej drużyny w Rzeszowie. Szybka akcja. Łodzian w środku pola. Radaszkiewicz z Pielą. Wolna cała lewa strona boiska, gdzie o piłkę domaga się Keleczukwu, ale Radaszkiewicz... Szkoda, że nie dojrzał tutaj Keleciego po tej prawej stronie, bo byłaby naprawdę świetna szansa do tego, aby ŁKS podwyższył na 2-0. Tak, gdyby piłka powędrowała do prawej strony, to Koleczukwu mógłby się naprawdę mocno rozpędzić i stanąć woko w oko z bramkarzem Wlazłowskim. Warta, no ostatnia szansa, jedna z ostatnich szans w tej połowie, bo zbliżamy się powoli do końca pierwszej połowy. Przebić piłkę naprawdę to jest duża sztuka, a jednak zawodnikowi ŁKS-u się to udało. Takie stąpnięcie na piłkę, mocno... Piłkarski stempel, mocno zaostrzone... Do tej pierwszej połowy. Mocno zaostrzone kory Jakuba Pieli, bo to chyba on, tak? Ale czujne oko Pawła Malca, arbitra tych zawodów. Piłek na ŁKS-ie nie brakuje, a więc gramy dalej po krótkiej przerwie technicznej. Radaszkiewicz fajnie klatką próbował zgrać od razu do Pieli. Ale nie jest jak typowa dziewiątka, zgrał piłkę. Teraz delikatnie za daleko sobie wypuścił, ale fajne warunki fizyczne Radaszkiewicza, nie? Zawodnik stricte taki do odnalezienia się w polu karnym. Groźne tatuaże. Jakaś historia musi chyba za tym stać. Tak jest, może będziemy mieli okazję zapytać Maćka o historię, ale no, dużo pożytku ma druga drużyna. Tak jak mówiliśmy wcześniej, kadra pierwszej drużyny w meczu z GKS-em Bełchatów. No i przy
przy problemach w linii ataku pierwszej drużyny, bo niewiele brakowało, aby Radaszkiewicz zadebiutował w pierwszej lidze. Potrzebna pomoc, gdzieś tam przytkało w tym w ferworze walki. Myślę, że po tym zderzeniu z defensorem Warty Sieradz mógł ucierpieć. Tak jest, chwila oddechu również dla innych zawodników. Mamy tutaj 45 minutę spotkania. Także za chwilę będziemy zbliżali się do końcowego gwizdka, kończącego pierwszą połowę. Pierwszą połowę, w której długo czekaliśmy na uspokojenie się sytuacji, bo jednak nerwy targały jedną i drugą drużyną. Nie mogliśmy się doczekać żadnych sytuacji, ale kiedy ŁKS opanował nerwy, wymienił kilka podań na połowie przeciwnika, próbował długimi podaniami uruchomić, wdrożył plan B, poskutkowało tym, że piłka do pustej bramki powędrowała po strzale właśnie opatrywanego Macieja Radaszkiewicza, a Warta, no cóż, jeżeli chcą wywieźć stąd korzystniejszy wynik, to muszą naprawdę powiedzieć sobie kilka mocnych słów w szatni i w zupełnie innej dyspozycji wyjść na drugą połowę spotkania. No na ten moment, tak na dobrą sprawę, Warta nie zagroziła UKS-owi, więc myślę, że jeśli chcą tu sięgnąć po jakiś korzystny rezultat, to w drugiej połowie muszą zaprezentować dużo więcej. Radaszkiewicz wraca na boisko, ŁKS w komplecie i Warta rusza z kolejnym atakiem. No zobaczymy, czy tutaj postarają się szturmować, ale wysokie, odważne podejście ŁKS-u powoduje, że to piłka wraca do bramkarza. Lewa strona boiska, Kaleczuk. ŁKS jak jedność, mądrze przesuwa i nieźle teraz Chojecki puszcza w bój kolegę na lewej stronie, ale tam jest Mateusz Bączkowicz. Pokazywał się w ofensywie, pokazał się w defensywie. Spokojne nabicie rywala. No, bez wątpienia Bąkowicz jedną z jaśniejszych postaci w dzisiejszym pojedynku do przerwy. Warta została na połowie rywala, szukając okazji, być może w ten sposób zagrożą. Nie samemu konstruując, a wykorzystując błąd w rozegraniu ŁKS-u. To się dzieje, ale jest naprawdę ciasno. Sprzeciwy, głośne sprzeciwy zarówno sztabu, jak i zawodników, ale Janek, my jako obiektywni obserwatorzy nie mamy wątpliwości. Przewinienie zawodnika ŁKS-u. Drużyna. Jedna z ostatnich szans na to, żeby do przerwy rezultat jeszcze się zmienił. O co najmniej dwie minuty. Obie drużyny zagrają dłużej. Patora, nie, to Planeta, przepraszam, z numerem 20. Podobna fryzura. ŁKS faulowany. No i nici dla warciarzy z tego stałego fragmentu gry. Michał Kot, bramkarz ŁKS-u, pozyskany z Wisły Kraków. W pierwszych 45 minutach bezrobotny. Jakąś gazetkę mogliśmy mu tam podrzucić, żeby chłopak się nie nudził. Tak jak mówisz, na razie sytuacja Warta bez sytuacji klarownych w tym spotkaniu. Tak się Adam Patora widać, że stara się, schodzi tutaj niżej, wychodzi po piłkę, starając się stworzyć jakąś sytuację dla swoich skrzydłowych bądź Wiktora Planety, natomiast na ten moment nic z tego jeszcze nie wynika. Może teraz Patora rozpoczyna akcję drużyny Warty, uruchamia na lewej stronie zawodnika z numerem 26, ale dośrodkowanie nie znajduje drogi w pole karne i trzeba budować tą akcję od nowa. Nie będą mieli okazji. Paweł Malec w gwizdze po raz ostatni zaprasza obie drużyny do szatni. Łódzki Klub Sportowy w meczu na szczycie czwartej ligi prowadzi 1-0 z drużyną Warty Sieradz. Tak jak tutaj już pozwoliliśmy sobie na małe podsumowanie, czekaliśmy i można powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z tego. Na to czekaliśmy, na cierpliwą grę, konstruowanie akcji. Ale jeżeli w drugiej połowie będzie więcej sytuacji strzeleckich, więcej odwagi w poczynaniach ofensywnych, no to na pewno się, Janek, nie obrazimy. Wierzymy, że to jeszcze nie koniec w tym spotkaniu emocji, więc po krótkiej przerwie widzimy się w drugiej połowie. Dziękujemy spotkania wszystkim kibicom za pierwszą połowę. Zapraszamy na herbatkę, kawkę, odpocznijcie, złapcie oddech. My również tutaj weźmiemy łyk wody i wracamy do Was za kilkanaście minut. Zostańcie z nami, ŁKS TV na YouTubie. Subskrybujcie, lajkujcie, podawajcie dalej. To nie koniec emocji w szlagierze czwartej Ligi Łódzkiej. ŁKS Warta, za kilkanaście minut słyszymy się ponownie. Do usłyszenia.
Halo, witamy ponownie. Za chwilę przed nami druga połowa spotkania czwartej Ligi Łódzkiej, szlagieru czwartej Ligi Łódzkiej pomiędzy drugą drużyną Łódzkiego Klubu Sportowego w strojach białych i wicelider Warta Sieradz. Po pierwszych 45 minutach spotkania na prowadzeniu łodzianie po bramce, po składnej akcji całego zespołu, a do pustej bramki piłkę kieruje Maciej Radaszkiewicz w 29 minucie spotkania. Z ośrodku treningowego przy Minerskiej jeszcze raz gorąco witają Państwa. Janusz Dziedzic i Łukasz Adamski. Przedstawialiśmy się na samym początku, ale mamy informację, że dołączają kolejni widzowie, a więc witamy serdecznie. Przed nami 45 minut dobrej piłki w wykonaniu ŁKS-u i Warty Sieradz. Jedna zmiana w drużynie gości w miejsce borykającego się z urazem Łukasza Chojeckiego. Na boisku pojawia się numer 88, Łukasz Świtała. No Janek, niewątpliwie Warta potrzebuje zmiany nie tylko personalnych, ale zmiany nastawienia, a być może i całej taktyki, aby wywieźć z Łodzi dzisiaj korzystny wynik. No zdecydowanie. Warta musi tutaj poprzeczkę podnieść do góry, jeśli chce tutaj sięgnąć po zwycięstwo albo nawet zapunktować, to musi zdecydowanie mocniej w ten mecz wejść. Przypomnijmy, sytuacja w tabeli, 2 punkty różnicy między pierwszym a drugim miejscem, jakie zajmują obie drużyny. ŁKS 61 punktów, Warta 59, także już wszyscy Państwo wiecie, jak ważne jest to spotkanie dla obydwu drużyn. ŁKS w przypadku zwycięstwa odskakuje na 5 punktów, będąc niepokonanym w 24 meczach. No to ciężko być optymistą dla kibiców Warty, że nagle ŁKS zacznie seryjnie tracić punkty i Warta będzie miała okazję jeszcze przeskoczyć ŁKS w tabeli. Dokładnie, tych meczów jeszcze sporo zostało, natomiast przy dzisiejszym zwycięstwie ŁKS-u i tak grającym ŁKS-ie, myślę, że próżno tutaj będzie szukać jakichś potknięć w perspektywie tych kolejnych spotkań, także piłkarze Warty muszą się dzisiaj jeszcze sprężyć, żeby to stało się dla nas jeszcze ciekawsze i emocje jeszcze większe. No, trzeba również dodać, że przed drużyną Warty jeszcze kolejne wyzwania, bo mecze z kolejnymi zespołami w tabeli, czyli z Gierskim Borutą i Orkanem Buczek, drużyna warciarzy zagra na wyjeździe, a więc też no, nie mogą sobie tam od razu dopisywać 3 punktów. Jak będzie? No zobaczymy. No, jak na razie w lepszych humorach łodzianie. 1-0, bardziej ułożona, spokojna gra, więcej animusu, więcej chęci. Warciarzy i ŁKS zacznie. Przypominamy, że sponsorem transmisji jest firma Vilaro, a wszystkich oglądających zachęcamy do lajkowania, subskrybowania kanału EUTV, kapitalna praca działu marketingu i biura prasowego. Mnóstwo materiałów okołomeczowych zarówno pierwszej drużyny, jak i drużyny rezerw, także na pewno nie pożałujecie, gdy będziecie śledzić losy ŁKS-u 2-4 na dobę. Piela i Sójka. Stały fragment gry, łodzianie. Ciekawe rozegranie, będzie okazja, Aleksander Ślęzak kieruje piłkę do bramki. Chyba jednak za wcześnie ta radość zawodnika ŁKS-u, zawodnik ŁKS-u na pozycji spalonej. Tak jest, sędzia boczny, sędzia asystent pewnym ruchem od razu, mówiąc kolokwialnie, sztandar do góry, a Paweł Malec odgwizduje spalony, także bez zmiany wyniku dalej 1-0, ale kolejne ciekawe wykonanie stałego fragmentu gry. To przebiegnięcie to nie była chyba pomyłka, a celowy zabieg mający wyprowadzić rywala z koncentracji. Zdecydowanie tak, wydaje mi się, że to było ćwiczone i całkiem ciekawie wyszło. Przy odrobinę lepszym wejściu zawodnika mogli udzielić się, że się z drugiej bramki. ŁKS od tyłu, Warta próbuje wysoko atakować, pociągany za koszulkę Mieszko, Lorenz i ŁKS od rzutu wolnego. Od razu
przerzucenie piłki na drugą stronę. Mateusz Bąkowicz, tym razem w roli środkowego pomocnika. Ten chłopak naprawdę dzisiaj dwoi się i troi, naprawdę podoba nam się tutaj bardzo. Zobaczymy, jak będzie prezentował się w drugiej części spotkania. Koprowski ze Ślązakiem na wysokości połowy boiska. Ponownie Koprowski. Artur Sujka podłącza się do rozegrania. Przerzuca ciężar gry. Warta próbuje już na połowie przeciwnika odzyskać piłkę, ale łodzianie umiejętnie utrzymują się przy niej. Faulowany Jakub Piela. Widać, że UKS chyba opanował nerwy. Sytuacja na boisku i to prowadzenie troszeczkę dodało im tutaj spokoju. Rozgrywają piłkę zdecydowanie bardziej. Kapitalny rajd Bąkowicza prawą stroną boiska. Minął jednego, drugiego zawodnika, ale trzeci wyblokował próbę zagrania wzdłuż bramki ślizgiem i mamy kolejny stały fragment gry dla łódzkiego klubu sportowego. Do narożnika wędruje Jakub Piela, więc będziemy mieli tutaj dośrodkowanie lewą nogą. Daje sygnał swoim kolegom. Nabiegają zawodnicy. Rozegranie na krótko. Bąkowicz na długi słupek. Uderzenie Ślęzaka. Piłkarze UKS-u reklamują rękę, natomiast sędzia pozostaje niewzruszony. No tutaj odrobina wątpliwości, wymiana zdań między sztabem szkoleniowym UKS-u a sędzią bocznym. Mogliśmy się tam doszukiwać ręki zawodnika drużyny Warty przy próbie zgrania piłki przez Aleksandra Ślęzaka, ale należy UKS pochwalić na pewno za pomysł, za ten stały fragment gry. Widać, że mocny nacisk na jednostkach treningowych jest kładziony na ten element piłkarskiego rzemiosła. Dobra piłka, niestety zawodnik UKS-u do niej nie doszedł, a naprawdę mogło być z tego bardzo niebezpiecznie. Adam Patora niebezpiecznie zagrywał swoim polu karnym. Bąkowicz, sytuacja strzelecka, ale tym razem nie oddaje strzału na bramkę i teraz skrywa twarz w dłoniach, żałując, że nie spróbował choćby dziubnąć i skierować tej piłki w stronę bramki. Zabrakło centymetrów. Po raz kolejny UKS z rzutu rożnego. Druga strona boiska, tym razem z drugiego narożnika, ale podobnie ci sami wykonawcy. Sujka i Piela. Zobaczymy, jaki tym razem wariant. Dośrodkowanie na posterunku Wlazłowski i energicznym wyjściem pokazuje kolegom, że chciałby szybko uruchomić kolejną akcję. Wysoka piłka, Jowin Radziński. Zażegnał niebezpieczeństwo, ale nie utrzymał tej piłki. Adam Patora w drugiej połowie. Jeszcze tak nisko dzisiaj go nie widzieliśmy. Tak jest. Bierze na siebie ciężar rozgrywania. Zamienił się pozycjami z Wiktorem Płonetą. Ten teraz na szpicy, zawodnik z numerem 20. UKS presuje, utrudniając tym sposobem rozegranie piłki przez drużynę Warty. No jak na razie terenu nie zdobywają. Patora, no tutaj Adaś na pozycji numer 6 i teraz strata. Artur Sujka, jest Jakub Piela, wysokość pola karnego, Keleczukwu, sytuacja strzelecka, przełożył do prawej, uderzenie za kołnierz, ale fantastycznie Wlazłowski. Kapitalna interwencja. Wydawało się, że Keleczukwu mógłby od razu sobie przełożyć do lewej, ale większe zaufanie ma do swojej prawej nogi. Piłka jeszcze rykoszetem leciała pod poprzeczkę. No i brawa dla bramkarza drużyny gości. Świetna interwencja golkipera gości. No tutaj wspominaliśmy o nowej pozycji Adama Patory. No i trzeba też powiedzieć, że to po jego stracie wyniknęła sytuacja UKS-u. Na tej pozycji trzeba grać bardzo odpowiedzialnie, więc... Sujka po ziemi, jest pole karne Koprowski, ale tyłem do bramki, wycofuje do Sujki. Ten próbuje ponownie skierować ją w pole karne, wchodzi w dribbling, ale na posterunku Adrian Filipiak. Adrian Filipiak solidny w defensywie, tutaj dał się we znaki Keleczukwu w pierwszej połowie, no ale nie widzieliśmy żadnej akcji oskrzydlającej, bodajże jedno dośrodkowanie, ale które
nie przysporzyło żadnej sytuacji strzeleckiej. Widać, że Adrian zdecydowanie skupił się na destrukcji i wyeliminowaniu Kelechiego z tego spotkania, bo trzeba powiedzieć, że do tej pory Kelechi za wiele w tym meczu ciekawego nam nie pokazał. Lorenz i znowu Bąkowicz, czy Warta, Adam Patora. Wysoki pressing ŁKS-u i Patora podwojony. Kelechuk do prawej nogi, uderzenie, kapitalny strzał! Stadiony świata na ulicy Minerskiej. Kelechuk i Betorbi. Próbował driblingów, próbował dośrodkowań. Byliśmy dla niego odrobinę krytyczni, ale teraz zamyka usta wszystkim krytykom. Kapitalne uderzenie, potężna bomba pod poprzeczkę. Wlazłowski bez szans, ŁKS na prowadzeniu. Jakby usłyszał nasze słowa i na potwierdzenie tego zdecydował się na indywidualną akcję i świetnym strzałem z prawej nogi pod poprzeczkę nie dał szans golkiperowi gości. ŁKS prowadzi 2-0. Kapitalna bomba, naprawdę ozdoba tego spotkania. Jeszcze sporo minut przed nami, zobaczymy być może kolejne spektakularne bramki również przed nami. Brawo ŁKS, brawo Kelechukwu, 2-0. Coraz cięższa sytuacja warciarzy. Zobaczymy, jak ta bramka tutaj podziała na zespół Warty. Czy coś się zmieni w tym obrazie na boisku, bo do tej pory nie widać u piłkarzy Warty jakiejś wielkiej wiary w to, że dzisiaj mogą tutaj zapunktować na boisku lidera. Sójka do Radzińskiego, ten spokojnie zaprasza kolegów do małej gry. Piłkę przejmuje Woźniak, sygnalizują, że piłka opuściła. Ale sędzia pewny swojej decyzji. Zmianę, którą Państwu tutaj zapowiadaliśmy w przerwie, odbywa się właśnie teraz, także mieliśmy jeszcze okazję obserwować na boisku Łukasza Chojeckiego z numerem 18. Uraz nie był na tyle groźny, aby po 45 minutach zejść do szatni, a więc teraz na boisku pojawia się numer 88, Łukasz Świtała. Przepraszamy za pomyłkę, ale tutaj jesteśmy również pełni emocji. Naprawiamy błąd, zmiana. Jest właśnie teraz. Janek, kapitalna bomba, to przełożenie do prawej. Widzieliśmy, że w sytuacji wcześniejszej Kelechukwu też przekładał do prawej. Widać, że bardziej ufa tej swojej lepszej nodze, mimo że we wcześniejszej sytuacji wydawało się, że lepszym rozwiązaniem będzie poszukanie tej drugiej nogi i skierowanie piłki do bramki. Jednak teraz kapitalna bomba. Ile takich bramek? Janusz Dziedzic, ile takich bomb posłał w swojej karierze? Myślę, że tutaj skupmy się na ten moment na Kelechim. To na pewno utalentowany chłopak, jak wcześniej wspomniałem, natomiast oczekujemy od niego zdecydowanie więcej. Ma potencjał do tego, żeby tutaj być jedną z głównych postaci tego pojedynku. Ja osobiście miałem go jeszcze szansę wcześniej obserwować, jak był zawodnikiem Escoli, więc ten swój potencjał i swoje inklinacje do tej gry ofensywnej, do gry 1-1 i predyspozycje piłkarskie naprawdę na wysokim poziomie. Kwestia pokazania tego na boisku i udowodnienia swojej wartości tutaj trenerom pierwszej drużyny, bo ten chłopak na pewno spore walory posiada. W walce o piłkę Jowin Radziński, to warciarze wznowią od autu, a jeżeli chodzi o Kelechukwu, no to na pewno skrót tego spotkania nie umknie, a także pełna analiza Ireneuszowi Mamrotowi, który być może w kolejnych spotkaniach Fortuna pierwszej ligi będzie chciał skorzystać z usług Kelechukwu. No bo biorąc pod uwagę to, że dużym mankamentem Łodzian jest gra w ofensywie i kreowanie sytuacji strzeleckich, no to być może Kelechukwu dostanie swoją szansę. No a to, jaką bramkę dzisiaj strzelił, no to naprawdę jeszcze raz ukłony, wielka, wielka pochwała i za decyzję, stopa kapitalnie ułożona. I jeszcze raz powtórzę, Stadiony Świata na ulicy Minerskiej. Czyli, drodzy Państwo, nie oszukiwaliśmy, nie blefowaliśmy, zapowiadając kapitalne widowisko. Ale uwaga, w sytuacji Kelechi znowu w swoim dribblingu. Kelechuk przełożył do lewej, do prawej, ale to wycofanie piłki okazało się źle zaadresowane. Faulowany Sójka. ŁKS coraz pewniejszy, z coraz większą przewagą na boisku. Kelechi nabrał ochoty po tej bramce, widać, natomiast troszeczkę zabrakło tutaj precyzji w tym dograniu do swojego kolegi.
jedna zmiana w drużynie gości. Kolejni zawodnicy ŁKS-u desygnowani do rozgrzewki pod okiem trenera przygotowania motorycznego Adamczyka. A tymczasem kolejny jest cały fragment i tutaj nie ma ani grama przypadku w rozegraniu. To są schematy wielokrotnie powtarzane. Brawa od kibiców zgromadzonych tutaj wokół ośrodka. Tak jak mówiliśmy w naszej rozmowie przedmeczowej. Ubolewamy nad tym, że mamy takie okoliczności, że cierpi na tym również sport, areny sportowe świecą pustkami, no ale oczywiście no, gorąco wierzymy w to, że sytuacja ulegnie zmianie i kibice będą mogli wrócić na trybuny, a na razie musimy cieszyć się takimi transmisjami jak ta dzisiejsza. Za dużo mocy w dośrodkowaniu z rzutu rożnego Artura Sujki. Tym razem stały fragment gry nie przynosi zagrożenia i rozpoczyna Warta od własnej bramki. Sosnowski. Stolarczyk szukał podaniem Adama Patory. Warta jakby troszkę uszło z nich powietrze. Ta druga bramka no być może odebrała im trochę chęci, no ale z upływem kolejnych minut, jeżeli nie przedostaną się pod pole karne, nie stworzą żadnej sytuacji, no to możemy mieć po meczu. Piłka do Woźniaka za daleka. Powiem ci szczerze, że myślałem, że ta druga bramka podziała troszeczkę mobilizująco na zawodników Warty, natomiast na ten moment obraz gry w ogóle się nie zmienia. Wręcz można podejrzewać, tym razem na pozycji spalonej był Radaszkiewicz, ale piłkę przejmuje Piela, posyła w bój Radaszkiewicza, tym razem ciut za mocno. Duża inteligencja boiskowa Radaszkiewicza, wiedział, że jest na pozycji spalonej, zostawił piłkę lepiej usytuowanemu koledze, dając szansę w ogóle na rozegranie tej akcji. Planeta do Patory, ten wpada w pole karne. Patora kontra Karlikowski. Dribbling Patory, chciał wziąć na zamach, ale pogubił się w tej akcji od bramki Michał Kot. Kolejna zmiana w drużynie Warty. Szczęśliwie dla ŁKS-u Patora w dobrym dribblingu niestety pośliznął się i zaczynają łodzianie od bramki. Trener Warty Sierac bierze sprawy w swoje ręce, postanawia reagować na boisku w miejsce Adama Patory. Pojawia się z numerem 11 niezwykle doświadczony Marcin Kobierski. Jednocześnie przyjmuje od Adama opaskę kapitana. Ciężki mecz dla Adama Patory. Niełatwo miał w pierwszej połowie z duetem stoperów Mieszko Lorencem i Olkiem Ślązakiem. Jeden strzał wyblokowany z lewej nogi. Później próba zejścia niżej, decyzją sporo walki wręcz, mało możliwości do gry przodem do bramki. Na pewno Adam w takich warunkach nie czuł się komfortowo. No i niewiele dzisiaj z jego strony udało się zaprezentować w tym pojedynku. Tak, Adaś Patora dzisiaj nie powiększył dorobku bramkowego, ale no, trzymamy za niego kciuki, życzymy mu dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. 17 bramek, wysoko w klasy... No i na pewno nie powiedział ostatniego słowa. Tak jest, wysoko w klasyfikacji strzelców, ale dzisiaj nie poprawił swojego dorobku. Sosnowski, daleka piłka, jest Woźniak między Filipiaka, pojawia się Radzyński i ratuje ŁKS przed zagrożeniem. Troszkę śmielej Warta, no zobaczymy, mamy dwie zmiany, Marcin Kobierski. Mam wrażenie, że zawodnicy często po naszych tutaj sugestiach nagle zaczynają zmieniać swoje piłkarskie... Grają na życzenie, Janek. To co mówimy, to za chwilę dzieje się na boisku. Zatem musimy chyba bardziej symulować. Dośrodkowanie. Filipiaka, Planeta. Oddaje strzał głową, ale bardziej to było... walka, ciężka żeby tą piłkę dotknąć. Odchylenia, tak dokładnie. Jest. Ciężko było tą piłkę pozycyjnie skierować w stronę bramki, także... Udało mu się jedynie tą piłkę w wysokim pułapie ściągnąć z powietrza, natomiast ciężko było tutaj, aby coś z tego zrobić. W dalszym ciągu bezrobotny bramkarz ŁKS-u Michał Kot, a w drużynie gospodarzy szykuje się pierwsza zmiana. Gotowy do wejścia zawodnik z numerem 17, Dariusz Gmosiński. Keleczukwu, efektowne przyjęcie zewnętrzną częścią stopy. Widać, że sporo luzu nabrał ten zawodnik, że taki ciężar ofensywnej gry, który na nim jest,
po tej kapitalnej bramce z niego niewątpliwie szedł i być może będzie pozwalał sobie na jeszcze bardziej efektowne zagrania. Radziński walczy, fajnie to wyłuskał, jest jak upiela, lewa noga, będzie miał szansę Karlikowski do oddania strzału, ale natychmiast za długo podwojony. UKS-u. Udało się jeszcze przychytrzyć Karlikowski, sytuacja strzelecka, mocne uderzenie prawą nogą, ale dużo brakowało, aby zmusić bramkarza do interwencji. Zbyt dużo siły zdecydowanie zawodnika UKS-u osadzone w to uderzenie. Wydaje mi się, że bardziej rozsądne było uderzenie wewnętrzną częścią stopą precyzyjnie po długim rogu. Niestety zawodnik zdecydował się na strzał prawą nogą, bardzo mocny, natomiast również bardzo niecelny. Tak jest i zawodnik, który oddawał przed chwileczką strzał, właśnie opuszcza boisko. Zmiana przez nas chwilę wcześniej zapowiadana. W jego miejsce Dariusz Głosiński, numer 17, zajmie bezpośrednio jego miejsce. Tutaj nie będzie żadnego taktycznego przetasowania, a więc takie prawe skrzydło w tym układzie trójki atakujących. Teraz będzie wyglądało w sposób następujący. Głosiński, Radaszkiewicz i na lewej stronie strzelec jednej z bramek Kaleczukwu. Marcin Kobierski, desygnowany z ławki po raz pierwszy przy piłce, domaga się faulu, ale no tutaj bardzo życzeniowo, bo powinien skupić się na walce o piłce niż na dyktowaniu arbitrowi, co ma gwizdać. Kaleczukwu, tym razem czysto, mocny i chwalony przez nas za grę defensywną Adrian Filipiak, piłka do lewej strony. Próba zgrania wzdłuż, ale niecelnie, ale jeszcze warciarze zgarniają jej z około 30 metrów. Uderzenie, niezła próba Łukasza Świtały, który się pojawił, no ale za wysoko. Dobre uderzenie warciarzy. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja doda troszeczkę animuszu i będą w stanie zagrozić UKS-owi mocniej, a to pomoże tylko w tym, aby to widowisko jeszcze nabrało rumieńców. Dariusz Głosiński, właśnie przy piłce, zawodnik, który jako pierwszy pojawił się z ławki rezerwowych. Do Akademii dołączył w 2016 roku z łódzkiego startu. Pod okiem Janka Lirki tutaj podnosił swoje umiejętności, a dziś ma okazję od czasu do czasu trenować się z pierwszą drużyną. Zobaczymy, czy tutaj starczy czasu, aby pokazać się z jak najlepszej strony. Jakub Piela, Głosiński wywołany do tablicy, prawa strona, podnosi głowę, dogrywa do Radaszkiewicza, a po wypluciu piłki przez Wlazłowskiego Mateusz Bąkowicz. Kto jak nie on zasługiwał na bramkę w tym spotkaniu? Dokładnie. Dobrą grę okrasił również zdobytą w dzisiejszym meczu bramką, także ŁKS podwyższa wynik 3-0 dla ŁKS-u. Trzecia bramka, Piela do Głosińskiego. Głosiński wpada w pole karne, podnosi głowę, dogrywa. Jeszcze jest próba interwencji Wlazłowskiego, ale nabiegający zawodnicy nie dają żadnych złudzeń. Bąkowicz pakuje piłkę do siatki, ustalając wynik spotkania na już, można powiedzieć, wysokie i jak najbardziej zasłużone prowadzenie. 3-0 w szlagierze czwartej ligi łódzkiej. Drużyna Warta liczona w nomenklaturze bokserskiej uwielbianej przeze mną. Jeszcze trener ręcznika nie rzuca, ale naprawdę zepchnięci do narożnika i coraz cięższa sytuacja drużyny w zielonych koszulkach. ŁKS-iacy powoli odbierają ochotę warciarzom do gry. Kolejna akcja ŁKS-u. Głosiński, prawa strona. Niestety piłka zatrzymana. ŁKS-iacy reklamowali tutaj rękę. Niestety akcja przerwana. Świetna decyzja włodarzy UKS-u o przeprowadzeniu tej transmisji. Oczywiście podziękowania należą się sponsorowi transmisji, firmie Villaro, producentowi garniturów i koszul męskich. Także wielkie podziękowania dla sponsora tej transmisji. No bo my, Janek, możemy cieszyć się fajnym widowiskiem, ale również spore grono kibiców, jakie obserwuję podczas transmisji w serwisie YouTube na UKS TV. Mamy informację, że spore grono kibiców ogląda to widowisko, także to, że transmisja jest, przynosi same plusy. Są bramki, są ładne akcje, są emocje, więc wydaje mi się, że wielu, którzy zdecydowali się obejrzeć dzisiejsze spotkanie, nie narzeka. Tak jest, no oprócz tego dodajmy też fachowy komentarz dwójki komentatorów, który umila to spotkanie, na pewno widzą. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich kibiców.
I wracamy do boiskowych emocji. Kapitan Aleksander Ślęzak. Fajna historia tego chłopaka, tak jak mówiliśmy wcześniej. Jest w kadrze czwartoligowego ŁKS-u w 2013 roku, kiedy to ŁKS odbudowuje swoją pozycję na piłkarskiej mapie Polski. Jest również dwa sezony w trzeciej lidze. Następnie Sokół Aleksandrów, RKS Radomsko. Wszędzie tam ma solidną pozycję, regularnie grając w pierwszym składzie. Poczekajmy, za chwilę do tego wrócimy, bo po raz kolejny Mosiński wpada w pole karne. Sytuacja strzelecka. Keleczukwu! Obok bramki! Ależ wiatru robi Mosiński na prawej stronie boiska. Kapitalna zmiana. Chłopak odważnie wchodzi i wykreował jedną sytuację, a teraz kolejna, mimo że na boisku jest zaledwie od kilku minut. Zgadza się. Sporo żywienia wniósł Mosiński po tej prawej stronie. Sporą ochotą do gry. Widać, że chłopak obdarzony dobrymi predyspozycjami motorycznymi, także po jego zagraniach ŁKS tym razem zagranie Jowina Radzińskiego nie dotarło do adresata. Planeta, kółeczko w środku pola, rzuca piłkę do Woźniaka. Ten przyjmuje do lewej i odgrywa do Filipiaka. Filipiak teraz środkiem próbują, Kobierski zgrywa, ale nieporozumienie, bo nikt na to zgranie z pierwszej piłki nie nabiegał. Wracając do Olka Ślęzaka, ciekawostką jest to, że w drużynach U16, U17 Akademii pełni rolę asystenta trenera. Oprócz tego mocna pozycja tutaj w drużynie rezerw. I jak zdradził ostatnio w rozmowie z serwisem ŁKS Fans, nie przestaje wierzyć, nie przestaje marzyć o tym, że dostanie szansę w pierwszej drużynie. Jest tutaj takim wsparciem dla tych młodych chłopaków z Akademii, pokazaniem odpowiedniego rytuału przygotowania się do meczu, profesjonalizmu, systematyczności. Pokazuje im to, że naprawdę nie wolno się poddawać i wiele lat gry na jakichś tam niższych poziomach to nie znaczy, że już nie można wspiąć się na jakieś wyżyny. No i zobaczymy, będziemy śledzić na bieżąco losy Aleksandra Ślęzaka, który coraz bardziej już zakorzeniony, jak sam wspomina, już w pełni prawnie czuje się ŁKS-iakiem. Oprócz tego praca w szkole Gortata, również współpracującej oczywiście i z ŁKS-em, i z Akademią ŁKS-u, także system naczyń połączonych. Myślę, że bardzo mądra tutaj decyzja wołdarzy, że ściągają byłych ŁKS-iaków, zawodników doświadczonych, którzy mogą tym młodym chłopakom zarówno w szatni, jak i na boisku sporo pomóc i podzielić się swoim doświadczeniem, także myślę, że Olek zdecydowanie wpisuje się tutaj w tą filozofię i brawa dla włodarzy za takie posunięcie. Oby takich zawodników więcej w zespole tutaj ŁKS-u, aby młodzi chłopcy mogli się od kogo uczyć. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o 16 bramkach na koncie Aleksandra Ślęzaka, co jak na zawodnika grającego w linii obrony jest imponującym wynikiem. No zdecydowanie. Myślę, że tutaj mógł zdecydowanie zawstydzić niektórych napastników z pozostałych drużyn z takim dorobkiem bramkowym. To szapoba. Keleczuk atakuje z lewej strony boiska, Jakub Piela, piłka delikatnie odskoczyła, ale jeszcze Radaszkiewicz do Pieli, ten do Radzińskiego. Spokojnie, szanują piłkę, mając pełną kontrolę nad przebiegiem spotkania na połowie przeciwnika. Na razie Warta bezradna, Ślęzak wysoką piłką do Pieli, zahaczany Jakub Piela, a Paweł Malec, arbiter dzisiejszego spotkania, nie ma żadnych wątpliwości, wskazując na wapno, ale sędzia asystent jeszcze po konsultacji niestety sędzia wskazuje na spalonego. Przedwczesna radość gospodarzy. Tak jest, karny to jeszcze nie gol, ale nie ulega wątpliwości, że sędzia wskazał jednak pozycję spaloną. Rzut oka na sędziego asystenta i jednak zamiast jedenastki Warta wznawia ze spalonego. Drobne problemy ze zdrowiem Artura Sujki, zawodnika, który również tutaj wykonuje dzisiaj kawał dobrej roboty w środku pola, przerzucając tutaj ciężar gry zarówno z lewej i prawej. Nie, przepraszam, zejście do ławki to nie problemy zdrowotne, a zmiana. Oto numer zawodnika, który pojawi się za chwilę na boisku w drużynie ŁKS-u. To jest Tomasz Górecki. Zawodnik trenujący z pierwszym zespołem jeszcze za czasów
Kazimierza Moskala, pozyskane w 2017 roku z WNS-u Łódź, Więcej niż Sport. Właśnie teraz w miejsce Artura Sujki melduje się, zastępując go w środku pomocy. I na tej pozycji też będziemy mieli okazję obserwować jego poczynania. Mocne starcie tutaj bezpośrednio pod naszym stanowiskiem komentatorskim. To lubimy. Idą iskry. Idą iskry, jak nikt nie odpuszcza. Teraz wydawało się, że kolejny raz, ale przepuszczenie Adriana Filipiaka. Planeta, środek boiska. Stolarczyk. Cierpliwie, Warta buduje, no ale brakuje im tego ostatniego podania już w obrębie pola karnego. No i stąd wynika mała ilość stwarzanych sytuacji, bo kiedy już przejdą na połowę ŁKS-u, no to tam jednak brakuje tego pomysłu, tej postawienia kropki na D, nie mówiąc już o wykończeniu. Jak na razie warciarze mało konkretni, ale trzeba też pochwalić defensywę ŁKS-u, bo na wiele w dzisiejszym meczu jak na razie warciarzom nie pozwoliła. Mieszko Lorenz podnosi głowę, szukając możliwości posłania dalekiego podania. Walka Jakuba Pieli o piłkę. Teraz sporo walki w tym fragmencie gry. Tak jest, powietrzna walka, ale to ŁKS-iacy górą jako pierwsi opanowują piłkę i to oni mogą konstruować akcję już po ziemi. Teraz prosta strata w środku pola Jakuba Pieli, ale nawet po przejęciu, jak widzimy, Janek, no 6-7 zawodników Warty nie kwapi się, aby szturmować bramkę ŁKS-u, raczej spokojnie wymieniają sobie piłkę. No, z takim podejściem losów tego pojedynku nie zmienią. Zastanawiam się, co musiałoby się stać w tym pojedynku na ten moment, żeby te losy spotkania zostały odwrócone. Jakoś nie widać wielkiej wiary w zawodnikach Warty. To dziwne, bo tak na dobrą sprawę nie mają już nic do stracenia. Warta z własnej połowy. Jest Woźniak, rusza Filipiak. Ale nie doczekał się podania. Woźniak przerzuca do lewej nogi. Środek pola, uderzenie z dystansu. Ale tutaj... Ładna akcja warciarzy, niestety strzał bardzo, bardzo niecelny. Mamy zmianę w drużynie gości. Z boiska schodzi Damian Głowacki, numer 69, a w jego miejsce z numerem 17 zawodnik Artur Nowak. Kolejna zmiana w drużynie gości, no jak na razie Świtała wprowadzony, próbował raz, Kobierski nie pokazał jeszcze nic, zobaczymy, co nam zaprezentuje Artur Nowak z numerem 17. Za to zmiana w ŁKS-ie od razu widoczna, Bogumusiński szturmuje bramkę rywala, wypracowując tym sposobem bramkę i kolejną groźną sytuację. Aleksander Ślęzak, mocne wejście, opłacało się walczyć, ŁKS już na połowie rywala, puszcza w bój, Koprowski, Kleczuk, Futen, nie ma zamiaru się zatrzymywać, próbował poszukać jeszcze Ślęzaka. Dobre zagranie do Radoszkiewicza, ten wystawia piłkę przed pole karne. Biela ponownie, ŁKS nie spieszy się, będąc nawet w polu karnym rywala, widać, że Olek Ślęzak ma apetyt na powiększenie swojego dorobku bramkowego, tutaj z pozycji stopera zapędził się w pole karne rywali. Planeta do Kobierskiego, za mocno Michał Kot na posterunku. Teraz też drobna roszada z tego, co widzimy. Aleksander Ślęzak wyżej. Gmosiński po raz kolejny rusza prawą stroną boiska. Jest Jakub Piela, prawa noga. Jest interwencja Wlazowskiego i piłka w jego rękach. Po raz kolejny na prawej stronie Dariusz Gmosiński. Aż prosiło się o zagranie na długi słupek, gdzie tutaj Kaleci zamykał tą akcję. Niestety Gmosiński nie dostrzegł swojego kolegi. Tak jest. I kolejna zmiana w drużynie gospodarzy. Dziękujemy za występ Jakubowi Pieli, zawodnikowi z numerem 7, a w jego miejsce zawodnik z numerem 10, Mikołaj Lipień. Do Akademii ŁKS-u Mikołaj dołączył w 2019 roku, pozyskany z Progresu Kraków. Także widać scouting w łódzkim klubie sportowym, nie tylko na poziomie seniorów, ale i w drużynach juniorskich. Kaleczuk, Tomasz Górecki, niedawno wprowadzony do lewej strony. Radziński, Lipień,
przyłożył sobie, fajna mała gra UKS-iaków, to może się podobać i to napędza ich do kolejnego ataku. Świeży, wprowadzony Lipień, świetne podanie Kelechukwu. Świetna akcja, jeszcze próba założenia popularnej siatki, ale warciarze wychodzą z tej akcji akurat obronną ręką. Planeta. No też niewygodnie odgrywa koledze, bo gdyby dopieścił to podanie, to Warta mogłaby ruszyć ze zdecydowanie śmielszym atakiem. Woźniak na prawej stronie, jest wprowadzony Kobierski. Do Woźniaka Warta napędza tą akcję, ten pewnie przełoży do lewej, to się właśnie dzieje. Walczy z dwoma zawodnikami, Adrian Filipiak. Kiedy w końcu zdecydują się na uderzenie? Teraz, ale pozostaje to wyblokowane. Po raz kolejny zabrakło konkretów w tych poczynaniach warciarzy i piłkę przejmują UKS-iacy. Oskar Koprowski daje znak, nie odpuszczamy, atakujemy już na wysokości. Jak widać, opłacało się, bramka zmuszony do wybicia UKS od autu. Za linii bocznej Jowin Radziński do Kelechukwu. Radziński. Górecki. Z wykorzystaniem Michała Kota, jak widać, ten nie panikuje, nie wybija. To jest właśnie filozofia, jaką UKS chce realizować w drużynach juniorskich i zarówno w drużynie rezerw. Sędzia dopatrzył się przewinienia UKS-iaka, od rzutu wolnego zaczną warciarze. Długie podanie od bramkarza, no tak sytuacji Warta na pewno sobie nie stworzy. Duże rozczarowanie, teraz pretensje w kierunku swojego golkipera kieruje kilku zawodników w zielonych koszulkach, którzy oczekiwali, że no podejmie on inną decyzję i rolę rozgrywających da zawodnikom z pola, a nie samemu będzie próbował tutaj jednym podaniem przy dobrze dysponowanej obronie UKS-u otworzyć tutaj jakąś sytuację strzelecką dla Warty. No ale to problem warciarzy. Zbyt nerwowo Kot teraz prosiło się o przegranie na drugą stronę. I zbudowanie tej akcji od samego początku, mając taką przewagę, myślę, że powinno troszeczkę więcej spokoju w szeregach UKS-u zagościć i budować te ataki swoje rozsądnie, mądrze, płynnie. Mają już sporą zaliczkę, także ta nerwowość na ten moment już nie jest wskazana. Ciężko tutaj będzie, wydaje mi się, o zmianę tutaj scenariusza tego spotkania. Raczej jeżeli mają podać kolejne gole, to wydaje mi się, że to UKS będzie pieczętował jeszcze swoje zwycięstwo. Dlaczego tak uważam? Z prostego powodu. Nie widać animusu, nie widać pomysłu, nie widać decyzyjności w ofensywnych formacjach drużyny Warty. Mikołaj Lipień w walce z dwójką zawodników. Mam nadzieję, że zawodnicy Warty usłyszeli to, o czym mówiłeś i nie będzie to miało potwierdzenia na boisku i tak jest. Będzie ich stać na to, żeby byli w stanie skonstruować jakąś ciekawą akcję i zagrozić jeszcze bramce UKS-u. Tak jest, warciarze. Jeżeli nas słyszycie, to utrzyjcie nam nosa, pokażcie się z jak najlepszej strony, bo będzie to z korzyścią dla widowiska. Dariusz Gmosiński. Odgwizdane przewinienie. Janek, jak w twojej perspektywie to wyglądało? Wydaje mi się, że sędzia był na tyle blisko, że podjął odpowiednią decyzję. Pojedynek główkowy. Zwycięsko Radziński jeszcze. Rada Szkiewicz ofiarnie walczył, aby ta nie opuściła pola gry. Jednak zabrakło centymetrów i Adrian Filipiak zza linii bocznej. Ładnie utrzymał się tutaj napastnik Warty przy piłce, zgranie do tyłu. Nieporozumienie zawodników z Sieradza. Będzie UKS starał się wykorzystać Bąkowicz w natarciu, prawa strona boiska. Zagranie do Gmosińskiego. Czy dojdzie do piłki? Niestety zabrakło tutaj centymetrów.
W ostatniej chwili ofiarnym ślizgiem Marcin Mikielski, jeden z duetu stoperów, zażegnuje niebezpieczeństwo na chwilę, bo stały fragment gry w wykonaniu ŁKS-u, jak już zdążyliśmy się kilkukrotnie przekonać, to zawsze zagrożenie pod bramką rywali. Tym razem Mateusz Lipień z Narożnika. Jest Radaszkiewicz, ładnie wyszedł w górę, ale... Zabrakło troszeczkę mocy tego uderzenia. Tak jest, no skierował piłkę ku dołowi, co zabrało moc. Ale samo dojście do sytuacji strzeleckiej na pewno brawa. Planeta, lewa noga, spółwoleja, ale trzy kozły wykonała piłka, zanim wylądowała w rękach bramkarza. Szkoda, by była dobra okazja do tego, aby warciarze zdobyli chociaż tutaj honorową bramkę. Strzał Planety niestety, ani precyzji, ani siły w tym nie było, więc zaczynają ŁKS-iacy. Coraz mniej czasu zostaje warciarzom, chociaż przy takim wyniku i naprawdę już tylko kilku minutach. Ciężko, aby tutaj te losy pojedynku się zmieniły, ale wierzymy w to, że to nie koniec. Bramek, Woźniak soczyście i celnie, ale na posterunku Michał Kot. Ciężko byłoby, aby tą piłkę przepuścił, ale brawa dla Woźniaka za decyzję. Dokładnie. Zejście do środka i bardzo dobre uderzenie. Minęła 85. minuta spotkania. Musicie nam Państwo wybaczyć ten brak precyzji w informowaniu akcja widzów. Głosińskiego, naprawdę ten chłopak w tym fragmencie spotkania bardzo dobrze tutaj się pokazuje ze swojej strony. Planeta próbował tutaj oszukać nas wszystkich, kładąc się na boisku. No nie tego oczekujemy od zawodników. Walcz do końca, a dopiero jak już się naprawdę ktoś powali, to wtedy oddaj sytuację w gwizdek sędziego. Górecki do prawej strony, tam Głosiński z Koprowskim wymieniają krótkie podania, ponownie Głosiński. Wszystkich widzów zachęcamy, aby po końcowym gwizdku sędziego nie opuszczali naszej transmisji. Postaramy się tutaj specjalnie dla wszystkich widzów zorganizować rozmowę z zawodnikiem i jednej, i drugiej drużyny, a być może też ktoś ze sztabu szkoleniowego zechce tutaj nas odwiedzić i zamienić 2-3 zdania. Janek, z kim byś chętnie porozmawiał? Myślę, że jak wcześniej wspomniałeś, te intrygujące cię tatuaże Radaszkiewicza mogły zostać tutaj wyjaśnione. Jak również, no co by nie powiedzieć, jeden z bohaterów tego spotkania, więc to zawodnik, z którym można było kilka słów zamienić. Tak jest, mocna praca zawodnika z numerem 9. Na pewno ostatnie 2 tygodnie spędzone w pierwszej drużynie i obecność w kadrze meczowej w meczu Fortuna pierwszej ligi z GKS-em Bełchatów dodało mu sporo wiary, sporo ambicji. Dziś wpisuje się na listę strzelców. To, czego od napastnika wymagamy. Na pewno dużo ambicji, na pewno spora ochota do gry i pozytywna laurka na pewno przy nazwisku tego zawodnika z perspektywy 90 minut tego spotkania. Dokładnie, zrobił to, co do niego należy, czyli wpisał się na listę strzelców, strzelając pierwszą bramkę i też na pewno pomagając tutaj zespołowi w tym, żeby to spotkanie uspokoić i grać taką piłkę, jaką KS chce grać, czyli piłkę ofensywną, piłkę techniczną. Warta, Woźniak. Ładnie przełożył Radzińskiego, ale pomaga Górecki. Dużo miejsca w korytarzu na lewej stronie i tu właśnie z piłką znajduje się Kelly, który napędza kolejny atak, wprowadza Lipienia w pole karne. Lipień, lewa noga, spalony, szkoda. Zabrakło troszeczkę timingu zawodnikowi ŁKS-u, żeby do tego podania ruszyć w odpowiednim momencie. Niestety sędzia odwizduje spalonego. Zaczynają warciarze. Kobierski ładnie z Woźniakiem, widać doświadczenie. Kobierski, jest jeszcze Planeta w polu karnym, ale zapędził się za daleko. Próba odegrania piłki do lepiej ustawionego kolegi okazuje się niecelna i to ŁKS rusza z kolejnym atakiem.
Gmosiński długim podaniem próbuje uruchomić swojego kolegę, ale podanie za dalekie. Szykuje się kolejna zmiana w Łódzkim Klubie Sportowym. Na boisku za chwilę pojawi się z numerem 14. Igor Lambrecht, zawodnik z rocznika 2004, a dziękujemy za grę komu? Napastnikowi, tak? Numer 9, Maciej Radaszkiewicz, strzelec pierwszej bramki. No, tak jak przed chwileczką tutaj podsumowywaliśmy jego występ, wielkie brawa dla tego zawodnika. Być może nie tylko bramki w drużynie rezerw, ale być może problemy pierwszej drużyny z napastnikami skłonią Ireneusza Mamrota do bliższemu przyjrzeniu się temu zawodnikowi. Dziękujemy Maćkowi Radaszkiewiczowi. Kolejna bramka na koncie tego zawodnika, a na boisku Igor Lambrecht, wychowanek Łódzkiego Klubu Sportowego. Gmosiński. Duża ochota do gry tego zawodnika. Naprawdę fajna zmiana w wykonaniu sztabu szkoleniowego ŁKS. Bardzo szybki zawodnik na tle tutaj zmęczonych zawodników Warty. Naprawdę wygląda w tej drugiej połowie imponująco. Tak jest. No jest to zmiana, która no niewątpliwie zrobiła różnicę. Poskutkowało to nie tylko kolejnymi sytuacjami bramkowymi, ale wypracowaniem bramki, kiedy to piłkę do siatki skierował Mateusz Bąkowicz. Lorenz, spokojnie. Komprowski. Mądrze, Komprowski. Spokojnie. Świeżo wprowadzony Igor Lambrecht opanował piłkę i ŁKS cały czas w posiadaniu. I tak to już chyba będzie wyglądało. Udokumentowanie, takie postawienie kropki na D, wysokie, pewne zwycięstwo. Już chyba to możemy powiedzieć, bo przed nami już naprawdę ostatnie minuty tego spotkania. Warta zmęczona, Warta bez sił. Chyba już tylko wyczekuje ostatniego gwizdka sędziego. Tak jak powiedziałeś, ŁKS już z pełnym luzem i spokojem, bardzo mądrze na utrzymanie piłki. Myślę, że tutaj nic wielkiego w tym pojedynku zdarzyć się nie może. ŁKS powiększy swoją przewagę na pozycji lidera. Teraz jeszcze szansa będzie na czwartą bramkę. Mateusz Lipień, dwójkowa akcja z Tomkiem Góreckim. Tam była okazja, ale Mikielski zażegnuje niebezpieczeństwo. Kobierski, walka z Mateuszem Lorencem. Kobierski głośno i domaga się tutaj odgwizdania ręki. Jeszcze minutkę zagramy tutaj. Wychwyciliśmy to z dialogu trenera Matysiaka z arbitrem Pawłem Malcem. Ostatnia minuta spotkania Szlagieru 4 Ligi Łódzkiej. Jeszcze raz tutaj korzystając z dużej frekwencji na naszej transmisji, dziękujemy sponsorowi transmisji firmie Villaro, a także wszystkim kibicom, którzy tutaj spędzili sobotnie przedpołudnie razem z nami. Tak jak zapowiadaliśmy, kawał dobrego meczu, sytuacje strzeleckie. No i Jak to mówi jeden z komentatorów, ta słynna wisienka na torcie w postaci kapitalnej bramki Kelechukwu i Betorbiego. No i cóż, Janek, ŁKS umacnia się na pozycji lidera. Z dwupunktowej przewagi tych punktów będzie 5. 24 spotkania za chwilę za nami. ŁKS pozostaje niepokonany. Autostrada do trzeciej ligi? To jest piłka. Ciężko to tutaj demonizować na ten moment to, co powiedziałeś. Natomiast wydaje mi się, że bardzo trudno już będzie teraz ŁKS złapać, biorąc pod uwagę, jakim składem personalnym dysponują, jak grają w piłkę. To wydaje mi się, że ŁKS naprawdę zrobił spory krok do tego, aby awansować. Sędzia Paweł Malec przed chwileczką gwizdze po raz ostatni w tym pojedynku. ŁKS pewnie i wysoko pokonuje wicelidera drużynę Warty Sieradz 3-0 na listę strzelców.
wpisuje się Radaszkiewicz, Keleczukwu, a także wszechobecny Mateusz Bąkowicz, taki nasz ukryty MVP tego spotkania. Drodzy widzowie, nie rozłączajcie się, zostańcie jeszcze z nami chwilę. Za chwilę tutaj postaramy się specjalnie dla Was porozmawiać z przedstawicielami i jednej, i drugiej drużyny. My tutaj ze względów technicznych musimy na chwilę Państwu podziękować. Prosimy o pozostanie. Schodzimy na dół z naszych stanowisk komentatorskich i za chwilę słyszymy się ponownie. Jest mi jeszcze dwudzki nawet. To zrób tak, stań z tej strony. Dobra. Ej, Piotrze, pokazuję kółeczko. Dobra, mam. Mamy? Witamy ponownie za naszymi plecami radość zwycięzców łódzkiego klubu sportowego, a z nami jest Wiktor Planeta, zawodnik Warty Sieradz. Wiktor, ciężki mecz dla biało-zielonych, ciężki mecz dla warciarzy, zdecydowane, zasłużone i wysokie zwycięstwo UKS-u w pojedynku na szczycie. No tak, zgadza się, nie tak sobie to wszystko zakładaliśmy przed meczem. Mieliśmy zupełnie czy inny plan, nie chcieliśmy dawać im rozgrywać tej piłki. No. Widać było, że, no, że przegrywali nas z jednej strony na drugą, robili sobie miejsce. Ciężko nam było jakoś się przeciwstawić im. Nie wiem, z czego to wynika. No, na pewno nie tak to miało wyglądać i tak na gorąco ciężko mi cokolwiek powiedzieć na pewno. Właśnie mało sytuacji strzeleckich, mało okazji do zdobycia bramki. Jaki był pomysł na to? Jaki mieliście plan na to, aby przedostać się przez dobrze dysponowaną obronę UKS-u i żeby zagrozić bramce strzeżonej przez Michała Kota? No w pierwszej połowie nie wiem, może jedna próba strzału tylko była, w drugiej już może troszkę więcej z racji tego, że troszkę miejsca się więcej zrobiło w tej drugiej połowie. No, chcieliśmy oskrzydlać te nasze sytuacje dośrodkowaniami, jakoś stworzyć sobie sytuację do strzelania bramki. No. Nie udało się. UKS niepokonany w 24 spotkaniach. 5 punktów przewagi nad drugą w tabeli Wartą Sieradz. Czy to koniec marzeń o awansie do trzeciej ligi? No nie, na pewno nie, bo to jest dopiero 5. kolejka jeszcze. 13 kolejek bodajże do końca i na pewno będziemy walczyć. To jest zimny prysznic, bardzo zimny, gdzie wiedzieliśmy, że z nimi właśnie musimy stawić czoła, ich ograć, żeby ten awans był bliżej. No nie udało się, ale na pewno się nie poddajemy i
i na pewno walczymy o ten awans cały czas. Teraz oprócz zwycięstw drużyna Warty potrzebuje również potknięć ŁKS-u, bo już samymi swoimi wygranymi nie będziecie w stanie tutaj zająć pierwszego miejsca w tabeli. No cóż, gramy dalej, liga się toczy dalej, tak jak powiedziałeś, jeszcze sporo kolejek przed wami. Dziękujemy za walkę, dziękujemy za mecz, dziękujemy za to, że znalazłeś chwilę, bo na pewno sporo ludzi, sympatyków Warty Sieradz również śledzi transmisję ŁKS-u. Dużo zdrowia i powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję bardzo i na pewno też kibice w nas wierzyli. Jedyne co mogę, to od zespołu i od nas przeprosić kibiców i obiecać, że na pewno się podniesiemy i dalej będziemy walczyć o najwyższy cel. Dziękujemy, Wiktor. Wszystkiego dobrego. Państwa, jeszcze prosimy o cierpliwość. Tutaj czynimy starania, aby porozmawiać z kolejnym zawodnikiem. Za chwilę wracamy ponownie. Cały czas nadajemy? Cały czas jesteśmy live. Numer 2. Mateusz... Technicznie do góry. O, nasz ukryty MVP dzisiejszego spotkania jest naszym gościem, Mateusz Bąkowicz, numer 2. Dwoiłeś się i troiłeś. Na jakiej pozycji tutaj grałeś? Bo widzieliśmy cię z prawej strony, z lewej strony. Widzieliśmy cię w roli rozgrywającego. Dobry występ, gratulacje. Jak to wyglądało w twojej perspektywie? Dziękuję bardzo, ale to zasługa też całej drużyny, bo ogólnie cały zespół wyglądał bardzo dobrze. A jeśli chodzi o ustawienie, no to gram na prawej obronie, ale mamy taki system gry, że boczni obrońcy często wchodzą do środka. I to nam odpowiada bocznym obrońcom, bo ciągle jesteśmy w grze pod polem przeciwnika, pod bramką przeciwnika, więc dobrze się z tym czujemy. Trener tutaj w materiale dla ŁKS TV wspominał, że spokojnie podchodzicie w przygotowaniach. Mikrocykl nie różni się niczym innym niż przed spotkaniami z innymi drużynami. Czy dało się jednak może odczuć taką dodatkową presję ze względu na ten szlagier, na ten smaczek tego meczu, że gra lider z wiceliderem i w razie niekorzystnego wyniku ten fotel lidera był zagrożony? No, gdzieś tam z tyłu głowy mieliśmy świadomość, że to jest mecz z wiceliderem i jak ta sytuacja będzie w tabeli wyglądać, ale podchodziliśmy jak do każdego spotkania, w pełni zaangażowani, skupieni i myślę, że to właśnie na plus nam wyszło, że nie myśleliśmy, że jesteśmy młodymi chłopakami i nie będziemy się stresować, tylko wyszliśmy od początku zaangażowani, skupieni i to nam pomogło. A powiedz jeszcze z perspektywy boiska, spodziewałeś się wyżej zawieszonej poprzeczki przez drużynę Warty Sieradz, czy no mecz, który był zapowiadany jako szlajer, jako mecz, w którym wiele może się zdarzyć, jednak oprócz pierwszych kilkunastu minut i wynik o tym świadczy i przebieg całego spotkania, że było to pewne, wysokie i pod pełną kontrolą zwycięstwo. Czy spodziewałeś się, że Warta wyżej zawiesi poprzeczkę? Początek meczu tak wyglądał, że Warta musiała na nas siąść, wysoko wyszła pressingiem, więc byliśmy trochę schowani i to nas trochę zgubiło na początku, ale my jesteśmy młodą drużyną, więc takie doświadczenie nam dużo da, że gramy z takimi drużynami. Wiadomo, no Warta jest wiceliderem, ma lepszą jakość w tej lidze od niektórych zespołów, więc było czuć, że Warta przyjechała. Jakie są marzenia i cele Mateusza Bąkowicza na resztę sezonu? Tutaj awans do trzeciej ligi to jest oczywiście cel postawiony przed całą drużyną. Wydaje się, że Łodzianie są na autostradzie do trzeciej ligi. 5 punktów przewagi, bycie niepokonanym w 24 spotkaniach. Cele indywidualne, czy treningi z pierwszą drużyną, być może tutaj zwrócenie uwagi trenera Mamrota na swoją osobę poprzez dobrą dyspozycję w drużynie rezerw? Najpierw skupiam się tutaj. Jestem tutaj w drużynie rezerw. Wiadomo, że chciałbym trenować z pierwszą drużyną i zadebiutować, ale to pracuję na razie tutaj w drugim zespole. Czuję się tu bardzo dobrze i mamy cel awans, a co będzie później, to zobaczymy. Naszego duetu komentatorskiego ukryty MVP, kapitalny występ, bramka, bycie naprawdę pod grą, świetny występ Mateusza Bąkowicza i to on właśnie był gościem naszego wywiadu i studia pomeczowego. Mateusz, gratulacje, dziękujemy przed drużyną, spotkanie teraz w Pucharze Polski, tak. Na szczeblu jeszcze wojewódzkim, ćwierćfinał z Lechią Tomaszów, gdzie życzymy powodzenia, szybkiej regeneracji, zdrowia dla chłopaków. Pogratuluj wszystkim w szatni. Jeszcze raz gratulacje i do zobaczenia. Dziękuję. Podczas kolejnych Dziękuję spotkań. Bardzo. Dziękuję. Drodzy Państwo,
Zapraszam, Janek. Drodzy Państwo, mamy nadzieję, że bawiliście się tak wyśmienicie, tak jak my. Fajne widowisko na szczeblu tutaj czwartej Ligi Łódzkiej. Nie brakowało sytuacji. Opisaliśmy emocje, były emocje. Opisaliśmy tak bramki, były bramki. Wszystko było, tak jest. To, co zapowiadaliśmy, to się spełniło, także zero blefu z naszej strony. Cieszymy się, że wysoka frekwencja podczas naszej transmisji. Firma Vilaro, dziękujemy. Zarząd ŁKS, dziękujemy za decyzję. Ekipa techniczna, dziękujemy za realizację. Janek, ja dziękuję za tutaj współpracę w naszym duecie komentatorskim. Lajkujemy. Subskrybujemy, żyjemy ŁKS-em 2-4 na dobę, drużyna rezerw już w środę z Lechią Tomaszów w ćwierćfinale Pucharu Polski, a o godzinie 15 kolejne emocje dla kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego, podopieczni Ireneusza Mamrota z delikatną presją, bo oczekujemy nie tylko 3 punktów, ale i coraz lepszej, ułożonej i efektywnej gry. Tyle na dziś, druga transmisja live w historii ŁKS TV dobiega końca. Pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich, dziękuję. Dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia podczas kolejnych transmisji. Janusz Dziedzic, Łukasz Adamski, do zobaczenia, do usłyszenia.